Ok, chyba już jesteśmy na żywo, także witamy wszystkich na kolejnym spotkaniu z serii Kwarantanna. I dzisiaj będziemy pytać ekspertów, jak testować bezpieczeństwo. A naszymi ekspertami dzisiaj są Ola. Ola jest junior security inżynierem w OLX. Możecie ją kojarzyć, bo poprzednio była inżynierem jakości oprogramowania z ponad 7-letnim doświadczeniem i była też prelegentką na wielu branżowych konferencjach. No i jest też współzałożycielką Girlsku Test. Jest z nami też Maciek. No Maciek od ponad 10 lat jest związany z branżą IT Security. Jest pentesterem z bardzo dużym doświadczeniem, między innymi też w sektorze bankowym. Od kilku lat jest również szkoleniowcem i prowadzi szkołę security.pl. No i jest z nami też Mateusz. Mateusz jest starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa IT w firmie Securing. Zawodowo zajmuje się testowaniem bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz mobilnych. W przeszłości był programistą, taka ciekawostka. Jest teraz trenerem z również bardzo dużym doświadczeniem w szkoleniach z zakresu tworzenia i testowania bezpieczeństwa. No i jak wam takie firmy jak Netflix, Tesla, Twitter, Uber coś mówią, no to Mateusza można znaleźć na Hall of Fame tych firm. No jeżeli tutaj chodzi o programy Bug Bounty. Okej. No i tak jak jest w temacie, zapraszamy was do zadawania pytań na temat bezpieczeństwa, na temat testowania bezpieczeństwa, szeroko rozumianego security, co chcecie wiedzieć, będziemy te pytania zadawać naszym ekspertom. A może zacznijmy od takiego pytania rozgrzewkowego. Jak zaczynaliście swoją przygodę z testowaniem bezpieczeństwa? No i może zacznijmy od Oli, bo u Oli jest to najświeższa sprawa. Tak, dzięki za pytanie. W zasadzie to niestety muszę zacząć od tego, że ja de facto bezpieczeństwa nie testuję jako takiego, w sensie nie jestem pentesterką, raczej weszłam od razu na głębokie wody security engineeringu w ogóle. Natomiast oczywiście z pentestami też miałam do czynienia i gdzieś tam swoje pierwsze doświadczenia mam ze sobą. Natomiast to na pewno, co mogę powiedzieć, co jest łączne na tych wszystkich obszarów, no to research, jeszcze raz research własny, do tego mamy obecnie mnóstwo różnych źródeł ogólnodostępnych, darmowych, internetowych, osobistych, w postaci tutaj chociażby naszych ekspertów i tych treści jest naprawdę dużo i bardzo dobre na wyciągnięcie ręki, więc w zasadzie to, co na początku po prostu bym polecała zupełnie każdemu, niezależnie od swojego backgroundu i wcześniejszych doświadczeń, czy w branży, czy poza IT w ogóle, no to po prostu research po keywordach, googlowanie. Też jest sporo materiałów z konferencji i wystąpień na YouTubie nawet samym. Także jakby można się chwytać naprawdę różnych tematów i po prostu sobie na spokojnie potem pogłębiać. Właśnie też poszukując po tychże wyrażeniach. Co do takich kompendiów, to może nie chodzi o sam pentesting, ale właśnie taką wiedzę podstawową w ogóle o funkcjonowaniu softu, o tych warstwach, na których mogą wystąpić jakieś podatności, problemy, dziury, błędy, no to jakby po prostu jest dobra wiedza solidna o tym, jak to wszystko działa pod spodem, troszeczkę o sieciach, troszeczkę o samym ruchu sieciowym, nie wiem, może nawet troszeczkę sprzętowych jakichś informacji. No i jeżeli ktoś nie jest po jakichś studiach inżynierskich, to może mu to zająć troszkę dłużej, ale też jakby nadal wszystko można nadrobić i ogarnąć. Mam w sumie jedną rzecz, którą bym polecała, jakby niezależnie od obszaru bezpieczeństwa, w który się chce wejść, czy to byłby testing typowo, czy może coś innego, no to jest polska pozycja od Securaka, bezpieczeństwo aplikacji webowych. To jest taka jedna główna książka, którą oni reklamują wszędzie. No i muszę przyznać, że ona naprawdę mi osobiście dużo dała, jako osobie, która miała jakby spory background IT, ale nadal nie właśnie w tych typowo bezpiecznikowych tematach. Jest tam po prostu wszystko, prawie kawa na ławę, łącznie z ćwiczeniami i można się w swoim tempie wdrożyć. No i jest po polsku, więc jeżeli ktoś jakby preferuje ten język natywnie, albo po prostu łatwiej mu się przyswaja, no to zdecydowanie mogę to polecić. No, że to akurat Securak, no to inna sprawa. Też wiadomo, że w samym Securaku jego treści, jakby wszystkie newsy, to też są... Każdy news to jest jedna kopalnia wiedzy, po której można sobie robić ścieżki i się uczyć poszczególnych rzeczy. Okej, a co ciebie skłoniło do tego, żeby się przebranżowić z testera, takiego
tradycyjnego na kogoś związanego z bezpieczeństwem. Z jednej strony sytuacja akurat, powiedzmy, mojej roli w firmie, z drugiej strony interesowało mnie to od jakiegoś czasu i jakby próbowałam w ramach swojej roli troszeczkę pogłębiać ten temat. Mój zespół zajmował się pełną warstwą bezpieczeństwa, tylko od strony bardziej produktowej. No a ja tak próbowałam się zbliżyć do tego tematu, ale nie wychodziło, ciągle były inne rzeczy albo jakby obowiązki. I w końcu okazało się, że jest jakby taka możliwość przejścia. Były osobne wakaty na takie stanowiska. Wydawało mi się, że za mało umiem, żeby się tam dostać po prostu w takiej regularnej rekrutacji na to stanowisko. Natomiast porozmawiałam z zespołem i okazało się, że uważają, że mam szansę. Jakby z moim gdzieś tam mindsetem, kompetencjami takimi nie stricte merytorycznymi jeszcze, ale właśnie podejściem. No i spróbowałam i faktycznie zostałam przyjęta na stanowisko juniora, więc jakby faktycznie nie były to już kompetencje gotowe, natomiast jak to się mówi, hire for attitude, train for skills, to właśnie w moim przypadku chyba była ta sytuacja. Czyli po prostu z jednej strony zainteresowanie, też taka już trochę samoświadomość odnośnie branży, że już parę lat w niej jestem, więc coś tam poznałam, wiedziałam też o różnych problemach, chciałam je ugryźć od innej strony i tą stroną właśnie jest bezpieczeństwo. Także no, gdzieś tam blisko mi było do tego tematu dłuższego czasu, a teraz po prostu okazała się fajna szansa. Okej, dzięki. A Maciek, jak ty zaczynałeś? No u mnie to wyglądało trochę inaczej, bo nie byłem od samego początku w branży właśnie wytwarzania softu, bardziej w bezpieczeństwie od dnia pierwszego, ale po tej stronie defensywnej. Najpierw był jakiś monitoring bezpieczeństwa, potem zarządzanie podatnościami. No i gdy byłem w dziale, gdzie zarządzaliśmy podatnościami, skanowaliśmy serwery pod kątem podatności, no to nadarzyła się taka okazja, żeby pójść na staż wewnątrz firmy do działu, który się zajmował pentestami. I to była świetna sprawa. Jeśli ktoś ma takie coś w firmie, no to polecam każdemu, można się sprawdzić, iść po prostu tak na miesiąc, zobaczyć, czy akurat to testowanie bezpieczeństwa jest fajne, bo to trzeba też sprawdzić. Ja miałem taką właśnie możliwość, sprawdziło się, ja się sprawdziłem, przeszedłem do tego działu i potem myślę, że już od 5 lat gdzieś zajmuję się tylko tym. No więc tak to mniej więcej u mnie wyglądało. Okej. Okay. A Mateusz, ty pamiętasz jeszcze, jak zaczynałeś? Tak, ja jeszcze jako programista zacząłem się interesować głównie bezpieczeństwem. Wtedy jeszcze Securaka nie było, a niebezpiecznik prowadził szkolenia w ramach kompendium. To taka anegdotka historyczna. I pierwszy taki większy kontakt to było jak... Ja robiłem programowanie, więc nasi klienci nas testowali i bezpieczeństwo również. No i jako, że wyszło, że się tym interesuje, no to zacząłem poprawiać te błędy, które do nas spływały. Zdarzały się raporty, no i zacząłem to czytać i gdzieś mi się to spodobało i dostałem w firmie okazję, żeby się tym bardziej zajmować, a potem stwierdziłem, że mnie interesuje to 100%, dużo bardziej niż programowanie i miałem możliwość zmiany swojej ścieżki kariery. Tak zaczynałem i tak pomyślę 10 lat temu mniej więcej. Okej. Ola nam trochę już o tym mówiła, a więc tutaj pytanie do Mateusza i Maćka. Jeżeli mielibyście teraz rozpoczynać swoją karierę czy swoją przygodę w bezpieczeństwie, to od czego byście zaczęli? Albo co polecalibyście osobom, które chciałyby wejść do branży właśnie dzisiaj? No to okej, to może ja pierwszy, krótko, ja bym się zatrudnił, to zrobiłbym to samo, co te 10 lat temu. Zatrudniłbym się w firmie, która to testuje. No mogę skomentować to z perspektywy mojej firmy, to, co powiedziała też Ola, że zatrudniamy ludzi z podejściem, z mindsetem, z takich, którzy chcą się uczyć bezpieczeństwa i czy testowania bezpieczeństwa i których to pasjonuje. No i uczymy tych skilli, tak? Więc to jest jakby fajne. No jest mnóstwo teraz różnych portali, czy szkoła tutaj Maćka, gdzie można się tego nauczyć. Jest sporo też kursów online, konkursów Capture the Flag, czy platform, który można wykupić sobie abonament dosłownie kilkanaście dolarów i robić zadania z tego, tak? Żeby się uczyć interaktywnie. Jest trochę lepiej niż 10 lat temu w tym.
Jest mnóstwo darmowej, fajnej wiedzy w sieci. Oczywiście no to zajmuje czas, żeby szukać. Dlatego wracam do swojego pomysłu, żeby się zatrudnić. No ja ze swojej perspektywy powiem, że my juniorom czy osobom nowo zatrudnianym podrzucamy po prostu materiały, dajemy zadania i jakby nakierowujemy. Tak? Bo czasem jest tak, że możemy się zakopać w jakąś działkę z security i utknąć i się zrazić, a niekoniecznie to jest jakby ta rzecz, którą chcielibyśmy się rozwijać. No są zakręty, branża jest zróżnicowana. Są rzeczy fajne w niej, są rzeczy niefajne, jak w każdej, podejrzewam. Także trzeci raz powiem, zatrudnić i oddaję Maciek tobie głos. Ja tutaj dorzucę tylko, oprócz tego, co mówiłeś, bo tak jak zgadzam się z tym w 100%, jest dużo fajnych platform i warto się zatrudnić. Jeżeli ktoś jeszcze nie chce, nie czuje się na siłach, żeby się zatrudnić, to warto czasem porozmawiać z kimś, kto już pracuje w branży security i poznać to z takiej pierwszej perspektywy, bo ja spotykam się z wieloma ludźmi, którzy mają jakieś wyobrażenia trochę skrzywione, niekoniecznie prawdziwe co do tej branży i myślą, że to naprawdę jest wiedza tajemna, a jednak to jest skillset taki jak każdy inny. No, też dla kogoś, kto nie programuje, programowanie jest pewnie wiedzą tajemną. Z bezpieczeństwem jest tak samo i tutaj praktyka jest bardzo ważna, to na pewno, ale też jakby zwracam często ludziom uwagę na to, żeby też porozmawiać z kimś, nie? Zrobić sobie taki research na przykład, co jest dostępne na portalach z ogłoszeniami o pracę, wybrać sobie jakieś fajne ogłoszenie, które się spodoba takiej młodej osobie, młodej starzem osobie i potem drążyć temat, bo często też wiele informacji jest w samych ofertach, wiele można potem uzyskać informacji od ludzi, którzy pracują w tych firmach, to też można sobie przecież taki research zrobić i dotrzeć do tych osób, które pracują może nawet w tych działach, w których właśnie szuka się ludzi, no i jeśli do nich dotrzemy, porozmawiamy, a często ci ludzie są otwarci na kontakt, no to może by nam być łatwiej, bo podpowiedzą nam coś więcej niż jest w tej ofercie lub też rozwieją nasze jakieś wątpliwości. Więc to bym dorzucił od siebie. Super. Tu się pojawiło świetne pytanie na czacie, które szczerze mówiąc sam również chciałem zadać. Czy security w produkcie musi wymagać dedykowanych osób, czy nie lepiej, aby security robili wszyscy, architekt, dev, QA? No i właśnie tutaj jest pytanie takie może szersze. Kto powinien tak naprawdę w firmie się zajmować tym bezpieczeństwem? Czy to powinni być dedykowani ludzie, czy to powinni robić testerzy, czy wszyscy właśnie? Co o tym sądzicie? Może Mateusz na początek. Super pytanie. To jest kwestia ogólnie podejścia do bezpieczeństwa produktu czy firmy. Ja uważam, że wszyscy po trochu, tak? Bo każdy zna swoją domenę najlepiej. Testerzy znają aplikację biznesowo. Ja się uczę tej aplikacji, testując ją kilku dni. Testerzy żyją z nią latami nawet i wiedzą, gdzie wszystkie trupy są zakopane, w cudzysłowie, i mają większą wiedzę, więc ja bym szedł w tą stronę, że testerzy, no to w stronę testowania troszeczkę. Programiści z kolei wiedzą, jak to jest zrobione, jak to jest wewnętrznie napisane dużo lepiej niż ja, więc ja na przykład nie pomyślę, żeby jakiś parametr dopisać, załóżmy ukryty do żądania HTTP, a oni tam wiedzą, że tam jest jakaś diagnostyczna wajcha albo jakaś ścieżka, która jest używana raz na tam x czasu, tak? Więc każdy moim zdaniem z tych obszarów ma zadania związane z bezpieczeństwem, bo to bezpieczeństwo to jest gra całego zespołu do wspólnej bramki. To nie jest jeden komandos, który ogarnia wszystko, bo on się nie jest w stanie znać na wszystkim. Ktoś się zna na architekturze, no i są aspekty bezpieczeństwa w tej architekturze, więc to jest domena dla mnie architekta. Tak samo programiści też mają jakby, oni tworzą to oprogramowanie, więc można to zrobić od razu dobrze, a to też trzeba trochę informacji, tak? Czy wymaga dedykowanych osób? Czasem tak, taka zewnętrzna weryfikacja, że jest zespół security, który można skonsultować, bo tą wiedzę też jest cały proces jakby budowania tego bezpieczeństwa w organizacji. Tak? To ktoś tą wiedzę musi mieć i być może to jest ten dział bezpieczeństwa, do którego idziemy. Jeżeli ta pierwsza linia, która jest umieszczona i u architektów, i u testerów, u deweloperów, czy na przykład popularni security championi, jeżeli ona mówi, okej, to ja nie wiem, jak to zrobić, to pytam tego gościa dedykowanego. Tak? Ale dla mnie to jest całość, wszyscy gramy do tej samej bramki, żeby było bezpiecznie i odpowiedzialność jest do ekstra dla każdego z tych stanowisk. Wydaje mi się, że lepiej, że wszyscy robili, po prostu. Okej, Maciek? Ogólnie jest takie podejście shift left, żeby
podejście do wytwarzania softu, to podejście do security w wytwarzaniu softu, zacząć już od tej fazy projektowania. Do tego jest potrzebna w sumie świadomość, żeby ludzie wiedzieli, że z jakimi zagrożeniami się mogą spotkać. I tak, to jest praca zespołowa, tak jak tutaj już Mateusz wspomniał, od właśnie ludzi, którzy projektują soft, przez jakieś prace deweloperów, aż po testy, aż potem po pentesty, bo jakby pentesty są właściwie na samym końcu aplikacji, gdy już mamy gotowy produkt. Więc można wdrożyć jakieś kontrolki bezpieczeństwa wcześniej, które potem robią to, że pentesterzy mają mniej pracy, albo mają może mniej takich trywialnych case'ów, które łatwo można wyłapać dużo, dużo wcześniej i też z punktu widzenia biznesowego to można je po prostu wyłapać taniej niż potem już na samym końcu. Ale ważne jest to, żeby ludzie byli świadomi tego, jakie mogą być zagrożenia i myśleli o tym na każdej fazie wytwarzania oprogramowania. Ola? To ja w zasadzie mogę się tylko zgodzić z przedmówcami, a do tego chciałam dodać, że trochę patrzę na to, jak na bezpieczeństwo w firmie produktowej zwłaszcza, jak taka przekazywana pałeczka jakby w sztafecie drużynowej, że w zasadzie dobrze jest mieć dedykowany też zespół, bo jednak są pewne rzeczy w bezpieczeństwie, które po prostu trzeba na co dzień ogarniać, a nie myśleć o samym produkcie. Więc jakaś infrastruktura, jakieś łafy i jakby zarządzanie tymi tulami wewnętrznymi. Natomiast super, jeżeli jest samo bezpieczeństwo, nie konkretnej osoby nawet, ale właśnie wbite w procedurę czy po prostu w proces wytwarzania. Bo właśnie tak jak wspomnieli przedmówcy, każdy zespół zna najlepiej swoją część produktu albo swój projekt, to po prostu w czym siedzi. No i taki security researcher albo osoba dedykowana, która ma na przykład cały kontynent pod sobą, powiedzmy w takiej większej firmie produktowej, nie jest fizycznie w stanie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, więc jakby bez tej współpracy nie ma szansy zadbać o bezpieczeństwo. Zespoły produktowe, czyli powiedzmy jakieś głowy, muszą po prostu mieć świadomość, że jest ten dedykowany podmiot od security i że można się do niego zwracać, a nawet należy. Po prostu jakby taka kooperacja i komunikacja, że hej, wypuszczamy coś nowego, rzućcie okiem, czy jest ok. Trochę jak proces due diligence może, że po prostu mamy pewien wstęp do zrobienia, że w tym momencie pytamy kolegów, koleżanki security o audyt albo na przykład czy o czymś nie zapomnieliśmy i po tym jakby zaliczeniu tego testu możemy iść dalej. No do tego fajnie, jeżeli ktoś poza właśnie zespołem produktowym robi od czasu do czasu pentest wewnętrzny albo takie nawet krótkie health checki. No i kwestia monitoringu, więc jakby samym monitoringiem może się zajmować dedykowany zespół security, ale już z tego monitoringu powinny zespoły produktowe korzystać same do swoich jakby działek. Także to wszystko trudno jakoś wyodrębnić, natomiast na pewno jakby próbując odpowiedzieć na pytanie, dobrze mieć dedykowane osoby, natomiast każdy powinien mieć to security w głowie, że chociaż troszeczkę na swojej działce po prostu sprawdzić i wiedzieć, do kogo uderzyć o jakieś cięższe tematy. Wtedy jest też trochę łatwiej robić to security, gdy wszyscy wiedzą, że to jest ważne, bo nie musimy przynajmniej komuś tłumaczyć, że słuchaj, no masz tutaj podatność i no bez tego, jeśli nie wyprowadzicie, no to soft nie pójdzie na produkcję. Tak. A też chciałem tylko dodać, że czasem dobrze jest też zatrudnić kogoś z zewnątrz, bo w zespołach wewnątrz czasem może dojść do sytuacji, gdzie wpada, można tak powiedzieć, rutyna i my nie jesteśmy w stanie czegoś już dojrzeć i ktoś ze świeżym podejściem, świeżym umysłem wejdzie do projektu, zobaczy i wyłapie coś, czego my przez tam parę iteracji wstecz nie byliśmy w stanie zobaczyć. Tak, to tak zwane cognitive biases, że patrzymy na coś któryś raz i zaczynamy wierzyć, że to jest normalne, a nie jest na przykład jak z podatnościami właśnie. Ten temat jest mi dosyć bliski niestety, ale właśnie to, co powiedziałeś, że fajnie mieć czasem taki audyt czy help check z zewnątrz. No tutaj Maciek trochę uprzedził moje pytanie, bo chciałem zapytać, jak to wszystko się ma do zewnętrznych firm audytorskich. Natomiast jest tutaj jedna rzecz,
którą chciałbym poruszyć przy okazji tego, co Maciek trochę już o tym powiedział. Na ile to jest prawda, chciałem się zapytać, bo to mnie bardzo zawsze ciekawiło, że jeżeli tacy profesjonalni pentesterzy natrafiają na aplikację, która powiedzmy jest bardzo dziurawa, to oni po prostu znajdują te najbardziej popularne podatności i po prostu powiedzmy zwracają jakiś raport. I jak to się ma na przykład do tego, kiedy mamy właśnie taką kulturę w firmie, że my wyłapujemy te powiedzmy najbardziej popularne podatności i później na przykład zatrudniamy taką zewnętrzną firmę pentesterską. I na ile to jest prawda, że oni wtedy bardziej się przykładają, bo trochę im to wchodzi na ambicje, że muszą coś znaleźć i nie skupiają się tylko na tych prostych rzeczach, ale też rzeczywiście gdzieś tam głębiej się wgryzają w to całe bezpieczeństwo. Znaczy, to nie jest tak, jak zatrudniasz kogoś do pentestów, to oni sprawdzają wszystko, więc to nie można powiedzieć, że olewają te proste rzeczy, tylko wiesz, sprawdzają wszystko według, można czasem użyć jakiś checklist, na przykład, nie wiem, OWASP, Web Security Testing Guide, do tego, żeby przelecieć wszystkie rzeczy, które są potrzebne podczas pentestu. Taka ambicja to może to jest zdrowe w sumie, żeby tutaj ktoś powie, że zrobiliśmy testy, robiliśmy wszystko dobrze, więc raczej nie będziecie mieli nic do roboty. No jeśli coś znajdziemy, to nie, raczej by nie powiedział, że to jest coś złego, no chyba, że to jakoś ktoś traktuje, żeby komuś dopiec albo coś. Raczej no tutaj już Mateusz wspomniał, że to jest gra do jednej bramki i nawet firma, która jest zewnętrzna, no to też gra do naszej bramki, bo robi tak, żeby ten software, który wyjdzie na produkcję, do internetu czy do klienta, był bezpieczny. Więc raczej w ten sposób do tego bym tak podszedł. To ja mam krótki komentarz. Są firmy, znaczy to, tak, są aplikacje, działy się na dwa typy. Takie, które widziały pentestera i takie, które nie widziały. I te, które nie widziały, to jest, z nimi jest takie wyzwanie, że czasem jest tyle tych błędów, że dużo czasu, załóżmy, że mamy, nie wiem, mamy określoną ilość czasu, którą poświęcamy na tą aplikację, bo klient chciał coś takiego, tak? To może się okazać, że znaleźliśmy mnóstwo błędów i ze względu na to nie wyłapaliśmy wszystkich. To się zdarza, to testy, jak sami wiecie, żadne testy nie wyłapią wszystkich błędów, tak? Nie mówię o bezpieczeństwie, tylko ogólnie. To może tak być. No, czasem po aplikacjach widać, że faktycznie były testowane. To się wyłapuje po pierwszym dniu, po paru godzinach kontaktu z tą aplikacją, tak? Czasem są ziejące dziury, jak to mówimy, a czasami się aplikacja ładnie opiera, tak? I tutaj to, co Maciek też mówił wcześniej, warto rotować ludzi, nawet u nas jest też taka zasada, że jak przychodzi klient ten sam, robiliśmy to rok temu, to zmieniamy zespół zupełnie i zespół na przykład w połowie testów dostaje dopiero raport z wcześniejszych prac. Pytanie, czy klient poprawił, to zależy, czy klienci poprawili, czy nie poprawili, to różnie bywa, natomiast no, to jest ważne, tak? Ludzie mają swoje ścieżki, swoje schematy, swoje checklisty i każdy testuje trochę inaczej i to jest ważne. No, jeżeli robiliście to wewnętrznie, chcecie wziąć zewnętrzną firmę, no to jest super, tak? To, co rozmawialiśmy wcześniej, też uzupełnia skilla. No, tutaj się osoby zetknęły, nie wiem, z taką technologią, wy wewnętrznie, nie wiem, jakiegoś tam biblioteki czy jakieś rozwiązania nie widzieliście, załóżmy, tak? Ono ma, nie wiem, takie błędy, na to i na to trzeba zwrócić uwagę, tak? Tutaj warto uzupełniać, no mamy sporo klientów na przykład, którzy rotują firmy, które im testują, właśnie dlatego, tak? Robimy coś i nie robimy tego rok po roku, tylko, nie wiem, co dwa lata na przykład. To chyba jest związane z taką paradygmatem triangulacji źródeł testerskich, w sensie niezależności testowania, więc tutaj w bezpieczeństwie chyba nie jest inaczej, po prostu zwyczajnie co więcej par kompetentnych oczu, tym lepiej, jeżeli można. A ja chciałam dodać może trochę kontrowersyjną, śmieszną rzecz, że też może to zależeć od rodzaju kontraktu, bo jeżeli ktoś ma płacone na przykład od ilości znalezionych błędów, co jest antypaternem oczywiście, no to możemy dostać bardzo dużo różnych zgłoszeń, natomiast może umknąć nam coś ważnego w ferworze sprawdzania tego. Właśnie mam doświadczenia bardziej od strony testerskiej typowo niż samego bezpieczeństwa, ale no, zespół, który po prostu wszerz i wzdłuż przerył aplikację mobilną, natomiast no, znaleziska były w połowie do odrzutu, a część poważnych rzeczy nie była wyłapana, także
tutaj niestety ta jakość, również bezpieczeństwo jest istotna i po prostu musimy się dobrze umówić na oczekiwania. Ale myślę, że to u profesjonalistów nie powinien być problem. Może bardziej w jakichś masowych crowd testach albo jakichś dziwnych umowach, gdzie nie znamy de facto zespołu, który będzie testował. Także warto dać jakby zewnętrznym źródłom nasze rzeczy do testu, natomiast warto też się umówić jasno na oczekiwania. Okej. Okay. To ja mam taki żartobliwy komentarz, że u nas wewnętrznie jest taka zasada, że są jakby dwie rzeczy zgłaszamy. Po pierwsze podatności, czyli taki błąd, który ma wpływ na ryzyko określone, no i rekomendacje, czyli coś, co jest... Fajnie by było to zrobić, ale no nie wiąże się to z jakimś zagrożeniem, że tam nie jest to podatność, tak? Nie jest to, nie ma to wpływu na ryzyko, tak? No i zespół, który przygotuje, bo zazwyczaj u nas testuje zespół, który przygotuje raport, w którym są same rekomendacje, no to dorzuca się do skarbonki na imprezę firmową, tak? To jest taki wewnętrzny motywator, natomiast oczywiście każdy raport jest przeglądany przez, jest osoba, która prowadzi projekt, no jest przeglądany przez inną osobę na to, u nas to są seniorzy, czyli no osoby już doświadczone, tak, i senior przegląda i, no i potem dyskutujemy nad każdą, jeżeli są takie naciągane podatności, prawda, że to tak chyba zalecenie jednak, zdarzają się takie sytuacje, rzadko, no ale jest to wesołe i tutaj no warto tutaj, pytanie co to jest podatność, tak, i czy brak nagłówka jakiegoś to jest podatność, czy rekomendacja, czy tam autokomplita na polu z hasłem, tak, to tak śmiechem żartem, oczywiście no tutaj profesjonalnie podchodząc do tego, no to zawsze staram się określić wpływ na ryzyko, co nam, jakby do czego prowadzi ta podatność, jeżeli jej nie poprawimy, tak, i to jest tutaj ważne, to jest czasem trudne do określenia, czasami na przykład klienci, zdarzają się takie sytuacje, że klienci poprawiają nas, na przykład mówią, no tak, macie rację, ale tutaj jest taki fakt, o którym nie mieliście pojęcia, no bo nikt wam nie powiedział, no i to nie jest dla nas ryzyko, typu, pamiętam taką anegdotkę jak dziś, była rola w jednym z banków, call center, prawda? No i my zgłosiliśmy tam, ten użytkownik miał duże uprawnienia i oceniliśmy jakąś podatność na wysoką, po czym się okazało, że call center to jest jedna pani Basia w całym banku i ona jest bardzo zaufanym człowiekiem, pracuje tam od x lat i w ogóle wiadomo, kto to jest, kto ma tą rolę, bo jest tylko jedna osoba, która ma tą rolę. To zdarzają się takie sytuacje, tak? Natomiast no, warto pamiętać, że w tych błędach zdarzają się błędy, które, znaczy to, no, na przykład na przykładzie programów Bug Bounty są błędy, które ludzie zgłaszają, a to są w ogóle... nie mają wpływu na ryzyko, tak? To jest zawsze jakby chwilę zajmuje to przygotowanie się do tej oceny realnej tego ryzyka w kontekście danej aplikacji, w kontekście jej biznesu, tego, co ona chroni wewnętrznie i tak dalej. Czyli trzeba znaleźć przynajmniej jedną podatność, żeby nie zrzucać się na imprezę. Okej, okay, myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Czy moglibyście powiedzieć coś więcej o pracy w SOC-u? Czy idąc do pracy na takie stanowisko, trzeba znać jakieś rozwiązanie typu SIEM? I czy po szkole średniej praca na takim stanowisku jest możliwa? Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest SIEM, ale może wy coś tutaj... Ja mogę odpowiedzieć. Praca w SOC-u Security Operations Center to jest taka jednostka bezpieczeństwa, która właśnie monitoruje zdarzenia, które występują na serwerach czy na aplikacjach, na wszystkim tym, co możemy monitorować, co ma wpływ na bezpieczeństwo organizacji. I SIEM to są programy, które właśnie pozwalają na zbieranie tych informacji w jednym miejscu i przetwarzanie ich, nie? Jakąś korelację, że ktoś się zalogował tutaj, przeszedł tutaj, no to wszystko to jest w jednej aplikacji zawarte. Jeśli chodzi o to, czy dobrze znać takie rozwiązanie przed, to ogólnie odpowiedź brzmi tak, bo jest dużo takich, jest dużo dostępnych narzędzi, które służą do tego, na przykład Splunk czy Security Onion i można je sobie zainstalować u siebie na komputerze, zrobić sobie jakiś lab i zobaczyć, jak to działa. I tego typu kandydat, który już ma doświadczenie z takim narzędziem, no na pewno jest bardziej wartościowy na rynku pracy niż ktoś, kto dopiero będzie się tego uczył. Wiadomo, że to nie jest taka, to nie musi być wiedza, że już od razu konfiguruje to sam i no wszystko tam jest jasne, ale jeżeli no wykażemy się tym, że coś umiemy w tym narzędziu, że już przynajmniej mieliśmy z nim styczność, no to na pewno w oczach pracodawcy będziemy lepiej widziani niż ktoś zupełnie zielony. Tam było jeszcze, druga część pytania była, czy po szkole średniej można iść do takiej pracy.
przepraszam. Jeśli chodzi o to stanowisko, to najczęściej są to miejsca, gdzie pracuje się na zmiany. Są trzy zmiany i pracujemy tam 24/7. I dla osoby, która studiuje, czy właśnie kończy technikum, czy liceum, myślę, że to jest idealne miejsce, bo można sobie zawsze to jakoś dostosować do rozkładu dnia. Ja akurat po studiach zacząłem pracę w SOK-u, ale miałem wielu znajomych, którzy w trakcie inżynierki czy magistra pracowali w takiej jednostce. No i można się tam można się oczywiście zawsze dogadać z prowadzącym, z team leaderem, który tak ułoży grafik, żebyśmy my mogli gdzieś wskoczyć po zajęciach do pracy i albo gdzieś, nie wiem, więcej w weekendy pracować, więc tak, to jest fajne miejsce na start. Mateusz, chciałbyś coś dodać? To ja tylko uzupełniając jakby wypowiedź Maćka, to chciałem powiedzieć, że jest sporo dużych firm, które szukają też juniorów, nawet w Krakowie, ale to nie tylko, tak? Akurat właśnie na tego typu stanowiska i naprawdę w dużych firmach to cała ścieżka rozwoju tego juniora, czy to jakby jak to jest pierwsza praca, jest dobrze rozpracowana i no dostaje pomoc, dostaje tam kolegów, to jakby odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą. To jest fajna rzecz. Czy po szkole średniej? Myślę, że tak, to jest trochę to, co rozmawialiśmy też nawet przed samym go live'em, że to jest attitude jest potrzebne, tak? To jakby inżyniera można zrobić w trakcie. Kiedyś pamiętam jeszcze, że to było wymagane wręcz, że jakby studia wyższe, ale wydaje mi się, że odchodzimy od tego trendu i jest ten skillset też ważny, mniej, znaczy przepraszam, bardziej niż dyplom z tej czy innej inżynierii. No, dokładnie. Praktyka teraz jakby bardziej się liczy, tak ja przynajmniej ja to odbieram przez ostatnie lata. Nieważne jest, czy ktoś skończył studia techniczne, czy nie, ważne, żeby umiał robić robotę. No, więc tak, tutaj można się nauczyć na takim stanowisku fajnych rzeczy, tylko warto coś wiedzieć przed, nie? Czyli tam praktykę sobie zrobić, choćby tak na sucho z tymi narzędziami, które powiedziałem. Są też w ogóle takie platformy jak Hack the Box, tylko dla Blue Teamu. Nie pamiętam teraz nazwy, ale był taki wątek u mnie na grupie, musiałbym to znaleźć, ale są takie platformy, gdzie można się tego uczyć gdzieś, choćby nawet na stronie, więc są takie możliwości, więc trzeba tylko korzystać. Ja chciałam dodać też tylko do tego jakby rozpoczynania i kompetencji, że faktycznie ta jakaś taka ogarnięcie bym powiedziała i trochę odwaga cywilna, żeby nie bać się próbować rzeczy, żeby po prostu samodzielnie researchować tematy, czy nawet z pomocą głupiej wyszukiwarki internetowej, czy potem już jakby ucząc się, jak to robić lepiej i skuteczniej, po prostu zgłębiać obszary internetu. Oczywiście przy nauce bezpieczeństwa i pentestingu jest to troszeczkę większe ryzyko, musimy uważać, żeby jednak nie złamać prawa albo nie zepsuć zwyczajnie czegoś w nieskontrolowany sposób. Natomiast nadal jakby jest mnóstwo sandboxów, właśnie też to, co wspomnieli Mateusz i Maciej, po prostu miejsc, w których można dosłownie wszystko zrobić, bo to jest wyznaczona, nie wiem, wirtualka, jakaś witryna zamknięta, mnóstwo takich rzeczy i po prostu tam można wypróbować wszystko, czego się przeczytało, nigdy nie robiło i nacisnąć czerwony przycisk. Także takie zupełnie miękkie jakby kompetencje do wystartowania samej siebie. No a potem znalezienie kogoś, kto pokieruje tym pozytywnym szaleństwem poznawczym, żeby się ukierunkowało jakoś. Także myślę, że jak ktoś odczuwał właśnie takie zainteresowanie, czy gdzieś tam zawsze dreptał obok, tak jak ja, ale jakoś nie miał odwagi zacząć od mocniej, no to polecam po prostu, żeby sobie poresearchował i zaprzyjaźnił się, bo tam można działać konkretnie już. Okej, okay, super. Tutaj padło jeszcze takie stwierdzenie Blue Team. Maćku, czy mógłbyś uszczegółowić, co to jest, żeby wszyscy byli na tej samej stronie? Okej, okay, to się wywodzi chyba z wojska, ja jestem mało militarny, więc mogę się mylić, ale jest ta część defensywna i ofensywna. Blue Team to są osoby, które zabezpieczają serwery na przykład, dbają właśnie o ten monitoring, sprawdzają, co się dzieje i chronią te serwery, a ten Red Team to są ci, którzy atakują. Troszkę inny skillset jest potrzebny i tu. Często te zespoły działają razem, wtedy jest coś takiego jak Purple Team i
można wyciągać naukę wtedy, właśnie gdy te zespoły razem współdziałają. No tak, no i SOC jest częścią jakby tego Blue Teamu. Okej, dzięki. Mamy kolejne pytania, więc zaczniemy od tego. Jak zaszyfrować hasło w connection stringu? Pytanie z MS SQL. No i tu jest pytanie, przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba zadać sobie pytanie, trzeba na pewno szyfrować hasło. Mateusz? To ja dodam, że ostatnio bawiłem się tym 10 lat temu ponad, ale jeżeli samo hasło nie, to na pewno ja poczyniłem pewne założenie, to znaczy jeżeli to jest MS SQL, to jest aplikacja .NET-owa, to w web configu czy w app configu można szyfrować fragmenty konfiguracji przezroczyście dla IIS, w sensie to jest do włączenia i to działa całkiem sprawnie. Czy samo hasło w connection stringu? Wydaje mi się, że samego hasła nie, natomiast cały ten wpis konfiguracji, ten kawałek XML-a można zaszyfrować. Mam nadzieję, że to odpowiada, jeżeli nie, to mogę coś doszczegółowić. To ja jedynie dodam, nie wiem, czy można, czy nie, więc tutaj jakby zdaje się na siebie Mateusz, ale ważne jest też, żeby wypuszczając taki soft na produkcję, czy wypuszczając go na swojego Gita, żeby te hasła czy jakieś API key nie wyciekły. Więc to warto mieć na uwadze przy jakimś deployowaniu swojego softu. Tak, bo tutaj jakby w samym developmencie warto o to zadbać, nie mówiąc jakby o działaniu na jakieś gotowych rzeczach, więc w repozytorium i jakby połączeniu sieciowym samym nawet też, w zależności jak bardzo tajne rzeczy robimy i jakiej natury to jest hasło też. Chciałem tylko powiedzieć, że trzymanie sekretów w ogóle to jest temat rzeka i możemy godzinę jeszcze o tym rozmawiać. Tak zaznaczam. Dlaczego nadal tam są na wierzchu na przykład? No to mamy czas. Ale może przejdźmy na razie do kolejnego pytania, a to najwyżej zostawimy sobie na koniec. Bo tutaj mamy kolejne pytanie, które dla wielu może się wydawać dosyć ciekawe. A mianowicie, jak zwiększyć świadomość problemu bezpieczeństwa w zespołach deweloperskich, kiedy wszyscy wokół deklarują, że bezpieczeństwo jest ważne, a jeżeli zgłaszane są jakieś XSS-y, to leżą miesiącami i czekają na fiksy. Ola może. Ja na początek dam szybki, krótki, mocny strzał. Eskalować. To znaczy, jeżeli ludzie sami niestety nie rozumieją z jakichś różnych powodów, nie wiem, braku wiedzy, złych doświadczeń, jakichś osobistych problemów z tym, no to po prostu warto jakby nie czekać, nie martwić się, jesteśmy w pracy, mamy jakieś tam struktury i po prostu iść wyżej, wyżej. W pewnej firmie zaszliśmy aż do poziomu CTO Europe, bo trzeba było, bo niestety tak jakoś wyszło. No ale na nim się udało już, więc potem już jakby cała reszta pogodziła się, że to jest jednak ważne i coś się zaczęło ruszać. Także no trochę szkoda czasu na ryzyko po prostu dla firmy, żeby się wodzić z ludźmi, którzy nie rozumieją, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast oczywiście równolegle bardzo warto po prostu edukować i mówić, dlaczego właśnie każda rzecz z tych, że jest ważna. Jak mamy troszkę więcej czasu, to super podać jakieś przykłady katastrof, na przykład innych firm, albo zwyczajnie też może pouczyć kogoś, jak o to dbać, spróbować jakoś wkleić ten proces dbania o takie bezpieczeństwo i jakieś asekuracje przed podatnościami po prostu w proces wytwórczy. Mateusz? Ja mam takie doświadczenia szkoląc deweloperów, że wielokrotnie jest tak, że jakby nie ma świadomości konsekwencji. W sensie jest ten XSS i widzę tego alert 1, znowu pentesterzy przyszli, wyciąłem alert 1, to teraz jest prompt 1 czy coś innego. I to jest takie irytujące, natomiast nie ma tej świadomości, że coś mogę tym XSS-em zrobić. I super działa pokazanie przykładu i tutaj no nie mam przykładu takiego gotowego, natomiast chciałem was odesłać do historii MySpace'a. To był taki pre-Facebook lata temu i tam był człowiek, czy jest cały czas Sami Kamkar, który znalazł tam XSS-a i co zrobił? Zrobił takiego XSS-a, jeżeli ktoś wszedł na jego profil, ten XSS się odpalał, dodawał samego do znajomych tej osoby i wrzucał sobie
posta, w którym był ten payload dalej na tablicę swoją, teraz mówimy tablicę, i to było and above all Sami is my hero. I w bodajże to jest najszybciej, czy był długo najszybciej rozprzestrzeniający się wirus komputerowy, bo wyłożył MySpace'a w dzień, przywracali go bodajże 3 tygodnie. To taka, żeby pokazać wam skalę problemu. Kwestia, gdzie ten XSS jest, to zawsze jest ten argument, to zależy, co w konkretnej aplikacji można nim fajnego zrobić, można wiele rzeczy, natomiast to jest taki przykład. Wyobraźcie sobie Facebooka, na którym jest XSS, który się rozprzestrzenia wśród znajomych i wyłącza Facebooka na 3 tygodnie. Przecież świat stanie w tym momencie na 3 tygodnie. Także tutaj podkreślam, warto pokazywać konsekwencje. Niech to nie będzie alert jeden, tylko jeżeli jest problem jakby z przekazaniem tego, co można zrobić, to żeby pokazać jakiś taki scenariusz, no dobrze, no to usunę ci konto, bo jest XSS na admina w aplikacji i ja ci skasuję konto, bo można. Kwestia, żeby pokazać skutki, żeby omówić z nimi skutki, bo czasami no te XSS są takie, no znowu coś na frontendzie. Ja tu jestem w głębokim backendzie, ja tu piszę zapytanie bezdanowe, a w nim tu jakieś w ogóle, co to ma być, nie? Polecam zawsze z perspektywy skutków i przykłady. Jeżeli nie własne, wewnętrzne, to przykłady zewnętrzne typu ten MySpace, co prawda stary przykład, ale no wydaje mi się, że całkiem jest spektakularny. To ja się chciałem odwołać do tego, co Ola jeszcze mówiła. Eskalować oczywiście, tylko ważne jest, żebyśmy mieli do kogo eskalować, i ta świadomość musi iść z góry. Jeżeli szefowie będą zorientowani na security, no to będzie coraz mniej takich dyskusji, że no, jakby to nie jest interesujące, nie robimy tego, robimy feature'y, a nie security. Co do tego case'a z MySpace'em, to właśnie Sami ma nawet nagrane takie wideo na YouTubie, jak to wyglądało. Do niego, z tego XSS-a, to do niego zawitało FBI potem, więc jest jakiś impact. A tak, tutaj jeśli chodzi o ten błąd, to jest też kwestia priorytetyzacji. Pamiętajcie, że ten XSS nie wisi sobie gdzieś tam w próżni, on jest w jakiejś dzirze czy w jakimś innym narzędziu do śledzenia błędu, do trackowania, i ktoś nadaje priorytety i to gdzieś sobie tam żyje, więc to jest kwestia czyjejś decyzji. Ja spotkałem się z firmami wielokrotnie, gdzie nawet programiści chcieli naprawiać, ale na którymś etapie wskakiwał biznes, czy product owner, czy scrum master, czy ktoś inny, to jakby nie winie tych osób, tylko priorytetyzacja była taka, że no słuchajcie, no jasne, trzeba by się tym zająć, ale feature first, że tak brzydko powiem. No, priorytety są... priorytetem są te rzeczy, które dostarczają wartość, tak? No bezpieczeństwo jako takie ciężko, żeby przyniosło jakąś wartość. W sensie tego nie widać, tak? Takiego zysku, że jest bezpiecznie i tego XSS-a nie ma, tak? Bo feature, no to jasne, że mam nowy guziczek i to coś przynosi, natomiast poprawka tego XSS-a nie, no ale to jest kwestia, to co też Maciej mówił, że to przychodzi z góry, tak? Jeżeli firma stawia na bezpieczeństwo, jeszcze nie widziałem komuś, żeby się to udało, znaczy nie widziałem firmy, żeby się to udało zbudować to bezpieczeństwo od dołu. To musi na którymś etapie przyjść z góry i powiedzieć, no tak, stawiamy na to, dla nas bezpieczeństwo jest ważne, bezpieczeństwo naszych danych, użytkowników, co tam mamy, tak? I to musi iść jasny komunikat z góry, bo od dołu, no to się na którymś etapie rozbije właśnie o ten problem pod tytułem bezpieczeństwo czy biznes. I biznes wygrywa zawsze. W tym starciu, jeżeli nie ma z góry wsparcia, to niestety tak to wygląda i w małych firmach, i w dużych. Tu powiedziałeś, że na bezpieczeństwie się raczej nie zarabia, ale zdaje się, że można całkiem dużo stracić. Może właśnie przytoczenie kilku przykładów, jak firmy straciły sporo, może przekonać takich panów, biznesmenów. Ola, chciałabyś tutaj jeszcze coś dodać? Tak, w zasadzie trochę powiedziałeś to, co zamierzałam, to znaczy, że brak bezpieczeństwa lub bezpieczeństwo też mogą być requirementsem, featurem i jakby brak bezpieczeństwa może być kosztem, a bezpieczeństwo inwestycją, no trzeba to jakoś przetłumaczyć na te worki pieniędzy, ale myślę, że ten nomenklatura feature'owa też tutaj może zaistnieć w zależności od właśnie otwartości zespołów, tego ile mamy czasu, czy nie wiem, napiszemy skrypt, który wrzuca każdemu zespołowi produktowemu epika pod tytułem security i nie wiem, jakieś takie taski, albo po prostu przekonamy jedną osobę na przykład, która ma wpływ lub kieruje zespołem, no to jakby faktycznie jest ten warunek, żeby od góry była aprobata dla dbania o bezpieczeństwo, a jeżeli znajdziemy jakiegoś ambasadora, powiedzmy, u dołu, no to z dwóch stron możemy zbudować jakby jakiś spójny w miarę system. Także no, myślę, że jakoś się da na te pieniądze to też
przełożyć czy wytłumaczyć, natomiast na pewno nie jest to sprawa na jedną rozmowę jednej osoby i super, jeżeli jest spójność w tym, czy jakiś mocny trzon zespołu bezpieczeństwa, czy właśnie jakiś lead, czy head, osoba, która po prostu będzie adwokatem tego bezpieczeństwa. Czyli z tego, co mówicie, wynika, że taki, powiedzmy, szeregowy tester, programista ma dosyć trudną sytuację, żeby coś zrobić w tym temacie. Bo trzeba eskalować, jak mówisz, Ola, że aż do CTO czasami, no to nie każdy ma tyle odwagi, żeby pójść aż do CTO, żeby z nim porozmawiać o tym, że słuchajcie, trzeba tutaj coś zrobić z tym problemem. Znaczy tutaj akurat z tym CTO to był taki przykład bardzo jakby wyjątkowy, natomiast to nie była jakaś osoba jedna po prostu, która poszła do CTO, tylko jakby ta eskalacja musiała sięgnąć tego levelu, mimo że na poszczególnych szczeblach jakby powiedzmy niżej były też osoby, które chciały, bo po prostu za mało było priorytetu na to i te właśnie XSS-y tej dziurze wisiały za długo. I jakby zespół security już czuł, że po prostu jest to, no, że za wolno się wszystko dzieje i raczej na tym polegała ta eskalacja, także myślę, że nie musicie się bać, że tak będzie na przykład, że aż tak wysoko ktoś musi pójść, tylko że po prostu warto nie ustępować i gdzieś tam rzeczy się zaczęły poprawiać, więc myślę, że zazwyczaj wystarczy eskalować nie aż tak wysoko, po prostu być trochę uporczywym i też można to zrobić. Okej, no to chyba możemy przejść do kolejnego pytania, chyba że ktoś jeszcze chce coś dodać. Okej, no to w kolejnym pytaniu mamy pytanie, jak automatyzować takie testy, czyli rozumiem testy bezpieczeństwa aplikacji. Kto chciałby zacząć? Mateusz. Znaczy to jest tak, jest szereg rozwiązań i darmowych, i komercyjnych, które potrafią testować podatności takie w aplikacjach webowych. Natomiast jakby to nie rozwiązuje problemu, sama automatyzacja, jeszcze musi być ktoś z tyłu, kto będzie to przetwarzał, to co wyjdzie z tych automatów, umiał to ocenić, czy to jest faktycznie jest issue, czy go nie ma, czy to jest false positive tak zwany. Więc automatyzacja jak najbardziej tak, jest szereg narzędzi do znalezienia i open source'owych, natomiast warto mieć z tyłu głowy też, że automaty nie znajdą wszystkiego, one są, niektóre są bardzo proste, w sensie przy aplikacjach webowych to zazwyczaj jest tak, że jest żądanie HTTP i automat wysyła żądanie odpowiednio spreparowane, czyli bierze takie gołe żądanie z aplikacji, manipuluje nim i oczekuje czegoś w odpowiedzi, to jest taki bardzo prosty system porównywania łańcuchów testowych. Oczywiście upraszczam, ale generalnie to jest jakby koncepcja, tak? No i kwestia, co ten automat tam wrzuca, tak? No, korzystam z wielu narzędzi, które znajdują false positive i to trzeba jakby mieć tą świadomość, tak? Więc jeśli chodzi o to, jak to robić, polecam sobie zobaczyć takie rozwiązanie jak ZAP, open source'owy, można to wpiąć w CI/CD, robi coś, ale też warto mieć świadomość, co potrafi, a czego nie potrafi taki ZAP, tak? Czyli jeżeli mówimy o testowaniu, nie wiem, błędów w logice biznesowej, typu robię transakcję, potem autoryzuję ją innym kodem SMS niż tym, którym powinienem, no to automat tego nie znajdzie. Warto mieć świadomość, jakby zaczynając automatyzować, czego automaty nie wykryją, jakiego typu błędów nie znajdą. Nie znajdą logicznych, nie znajdą, że robimy przelew na kwotę ujemną, kupujemy minus 100 akcji, a to śmiechem żartem, ale takie błędy się zdarzały i zawsze się zastanawiam, co się wydarzy w systemie, jak mam minus 100 akcji. Polecam, ZAPA, jest też sporo narzędzi, które się dosyć niedawno pojawiły, jeśli chodzi o wpływ bug bounty, jaki ma na pentesty takich aplikacji webowych, bo jakby to jest mój konik, będę zawsze skręcał w stronę aplikacji webowych. Sporo jest darmowych narzędzi typu Nuclei, które ma pewne testy na aplikacji zautomatyzowane. Pewne rzeczy się fajnie znajduje automatami, inne nie, i tutaj warto mieć na początek, zaczynając tą automatyzację, tą świadomość. Tak, tutaj właśnie wspomniałeś o tych narzędziach do skanów. Tu trzeba powiedzieć o takich dwóch pojęciach i właśnie tych false positive'ach, które wynikają z tych dwóch narzędzi, SAST i DAST, czyli tam Static Analysis of Code i Dynamic Analysis, gdzie sobie tam
już skaner ZAP albo na przykład Burp, bo też ma takie możliwości, też inny skaner potrafi sobie przeskanować tą aplikację i one są o tyle właśnie ułomne, że nie wszystko znajdują. Może na szczęście, bo jeszcze mamy co robić, prawda? No a te false positive to tak, ktoś musi je przejrzeć i powiedzieć, co można, co jest ważne, a co nie. I tutaj jakby nie wszystko się da zautomatyzować. To w zasadzie powiedziałabym, że to też zależy od kontekstu, bo jeżeli mamy bardzo szeroki, obszerny produkt, który ma mnóstwo podserwisów, podprojektów i jeszcze mało ludzi, którzy ogarniają jako security tenże projekt i te narzędzia, no to mamy prawdziwy problem po prostu z wąskim gardłem i nawet jeżeli mamy jak najlepsze narzędzia, i to czasami po prostu nie mamy czasu na przykład tego przejrzeć i wtedy się robi problem taki trochę głupi, ale realny. Także tutaj jakby dobór narzędzia pod aplikację, jaką mamy, pod rozmiar projektu, pod to, ile mamy osób, którzy mogą się tym zajmować, to też są takie czynniki ryzyka, których może nie kojarzą się bezpośrednio z bezpieczeństwem, nie są takie gdzieś tam hot, ale wpływają na codzienną pracę i to, jak efektywnie z nich korzystamy. Także właśnie no, miałam doświadczenia, że musi być przynajmniej jakiś jeden skaner Dust i jeden SAST, a najczęściej jest to po prostu w jakiś sposób połączone w pipeline'ie albo powiedzmy jakaś osoba siada nad obydwoma rzeczami i po prostu stara się przekrojowo sprawdzić stan danej aplikacji w danym czasie. Natomiast właśnie faktycznie problem jest zarządzaniem po prostu wskazówkami, bo miałam do czynienia z projektem, w którym było na przykład 1000 znalezionych rzeczy, no i tutaj nie ma szans, żeby to przejrzeć jedna po drugiej, natomiast powiedzmy może być z tego 200 false positive'ów, czyli rzeczy, które na przykład skaner wykrył trochę tak głupio po keywordzie, a tak na przykład było słowo password, a tak naprawdę tam nie ma tego hasła, bo ono jest zahaszowane, albo rozumiecie, jakby zmienna, że się tak nazywa, a de facto tam nie ma tej podatności, także to z takich głupszych jakby kwestii. No a też czasami w zależności od oznaczenia, które narzędzia mają przecież w ogóle jakby z raportów OWASP wzięte mierniki czy jakieś faktory bezpieczeństwa wprost jakby wymienione i można z tego stworzyć gotowy praktycznie raport, wystarczy go przejrzeć. No i wtedy jakby mamy trochę ułatwione zadanie, bo już nie musimy pieczołowicie przeszukiwać tych znalezisk, tylko po prostu mamy jakby podane w jakiś sposób. Super, jeżeli jeszcze odsiane są te false positive. Natomiast to, co chciałam jakby powiedzieć, to, że warto zainwestować w jakby obydwie rodzaje skanerów albo wszystkie jakby rodzaje skanerów, jakie są sensowne dla naszej aplikacji, to w zależności od też platformy i tak dalej. Natomiast nic nie zastąpi jednak właśnie oka specjalisty, który po prostu zinterpretuje te wskazówki, bo same automaty, nie znamy żadnego automatu, który to wszystko jakby od A do Z załatwi sam, natomiast zdecydowanie warto z nich korzystać, zwłaszcza im większy produkt i im większe jakby potencjalne straty na wizerunku i jakichś tam problemach. Okej, tutaj jest bardzo ciekawe to, co mówicie, bo myślę, że w większości osób tutaj na czacie związanych z testowaniem jednak statyczna analiza kodu kojarzy się mocno między innymi na przykład z pokryciem testowym albo z formatowaniem kodu, a tutaj okazuje się, że przy pomocy tej samej techniki można testować bezpieczeństwo. I chciałem się tutaj dopytać, co według Was trudniej jest wdrożyć, czy tą statyczną analizę, czy tą dynamiczną analizę? Jeżeli mielibyście od czegoś zacząć, takie pierwsze narzędzie, może nie konkretnie nazwę narzędzia, ale konkretnie powiedzmy jakąś technikę, jeżeli mielibyście zacząć od jakiegoś pierwszego narzędzia, od jakiegoś pierwszego skaneru, to od czego byście zaczęli? Mateusz, może? To wydaje mi się, że łatwiej skanowanie podatności wdrożyć. No bo mamy aplikację, załóżmy, webową, tak? Ona ma standardowe komponenty, standardowe nagłówki, komunikacja czy z API, czy ładowanie tych danych jest w miarę, to jest wszystko ustandaryzowane. Natomiast jeśli chodzi o skaner kodu, to dużo zależy po pierwsze od języka, w którym jest aplikacja, od tego, jak ona jest złożona.
skanery trochę są w cudzysłowie z tyłu, to znaczy one dobrze skanują powiedzmy monolit w Javie, ale już weźmiemy kilkanaście różnych repozytoriów, różnych mikroserwisów w różnych językach, no to może być kłopot, tak? Polecam te dustowe najpierw, natomiast skanowanie kodu jest dobre, natomiast tu jest dużo trudniej dobrać dobry skaner do tego, jakie macie projekty, jak są zbudowane, jak to jest z perspektywy kodu źródłowego zorganizowane, czy to są monolity, czy to są takie w miarę standardowe aplikacje, czy wręcz zupełnie nie. To są jakby tego typu wyzwania. Ola? Ja w zasadzie tutaj mogłabym się odwołać do tego, co mi się wydaje, że jest prostsze. No to jakby analiza statyczna może być, ten czynnik bezpieczeństwa jakby może być po prostu wdrożony w tą analizę, którą już mamy pod kątem właśnie formatowania czy ewaluacji kodu. No i tutaj chyba są też rozwiązania jakieś per technologia, więc w zależności właśnie jeszcze raz od wielkości projektu, jakby istoty i technologii, możemy po prostu dobrać rozwiązanie i trudno tutaj jakoś dać jakąś wielką uniwersalną rzecz. Natomiast to, co mi się przypomniało, że może warto powiedzieć, to, że po prostu w zależności od rodzaju repozytorium kodu też, to czasami są wtyczki jakieś do tego. Nie wiem, ja akurat mam doświadczenia z GitLabem i tam po prostu są różne komponenty, oczywiście czasami trzeba za nie zapłacić jakoś mniej lub więcej, natomiast fajnie mieć jakieś zintegrowane właśnie narzędzie, które po prostu możemy uruchomić poszczególne jego moduły. Jednym z nich może być analiza statyczna, bezpieczeństwo też. Ja tylko może dodam jedną rzecz, że te narzędzia są, czy jedno, czy drugie, czy SAS, czy DAS są ważne, ale warto też, żeby zespół wiedział, po co my w ogóle to mamy. I tą świadomość, żeby ta świadomość była budowana no, od pierwszego dnia. Okej. Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób firma może rozpocząć przygotowywanie testera i tworzenie jego kompetencji na temat testów bezpieczeństwa, jeśli do tej pory nikt tego nie robił, tylko zewnętrzne firmy? Czyli rozumiem, że tutaj jest pytanie o to, że nie mamy takiej wiedzy wewnątrzfirmowej i skąd ją pozyskiwać? Okej. Myślę, że najlepiej zacząć od tego, żeby określić, czy ktoś chce się tym zajmować z zespołu testerów, bo nie można na siłę kogoś wdrażać w dział bezpieczeństwa, jakby w te kompetencje, to ktoś musi po prostu lubić i czuć chęć, żeby się rozwijać, bo to nie jest tak, że się nauczymy czegoś raz i będziemy to klepać do końca życia, tylko cały czas się zmieniają te rzeczy, wychodzą nowe podatności, więc warto to mieć na uwadze. Takie kompetencje można zdobyć na różnego rodzaju szkoleniach, czy tych otwartych, czy zamkniętych, czy płatnych, czy bezpłatnych, jest wiele miejsc. No, już nie mówiąc o kryptoreklamie mojej szkoły security, ale jest masę dostępnych, czy polskich źródeł, kanał Kacpra Szurka, Unknown, Kuba Mrugalski robi też fajne rzeczy. Dużo firm też dzieli się na swoich blogach, no zresztą tutaj Mateusz też może pewnie powie, na blogu Securinga też są ciekawe rzeczy, tam można się rozwijać. A od czego zacząć? No to cóż, no od takich podstaw, no zacznijmy od tego, no dlaczego to jest ważne, a potem technicznie wchodźmy powoli w szczegóły. Mateusz? To ja taki tu przytyczek w nos żartobliwy wszystkim kolegom po fachu piszącym raporty. Tutaj w pytaniu była informacja, że tam były testy zlecane zewnętrznie i miernikiem tego, jak dobre są te raporty, jest to, że mamy testera, jeżeli ma podstawową wiedzę z obsługi, nie wiem, HTTP proxy, bo zazwyczaj od tego zaczynamy, jeżeli mamy taki raport z testów aplikacji webowej, to w raporcie powinien być opisany przypadek testowy krok po kroku, co zrobił zespół testujący, tak? Krok po kroku, jakie operacje wykonał, jakie parametry zmienił i co było tego skutkiem. No i ten tester mógłby dostać ten raport i spróbować powtórzyć to, tak? Mając te informacje, i to idealnie, jeżeli ten raport był niedawno, bo to super pokazuje,
jakby, czy faktycznie ten RAB jest dobrej jakości, ten opis tam, tak? Czy nie ma na przykład zrzutów ekranu? Zdarza mi się czytać raporty kolegów z innych firm i no, czasem jest różnie. Czasem są zrzuty ekranu, gdzie ja bym chciał przekleić sobie parametry. Czasami muszę jakby dochodzić do pewnych rzeczy, tak? I jakby zachęcam też, jeżeli mamy, no to jest najlepiej to zrobić po samych testach, tak? Jeżeli mamy tą aplikację w tej wersji, która zawiera te błędy, no to super, jeżeli taki tester ma okazję powtórzyć sobie, poćwiczyć to. Tak, oczywiście za pierwszym razem to będzie wymagało douczania się na bieżąco, ale ja bym mu dawał jakby taką szansę, tak? Jeżeli jest, no to żeby się z każdą, z każdym takim raportem, jeżeli wpływa, spróbował zmierzyć i spróbował powtórzyć te kroki i pytał, tak? Jeżeli ten zespół dostarczył ten raport, no to jest to miejsce, ja strasznie lubię się spotykać z klientem na koniec i dyskutować o zaleceniach, które mamy, czy one pasują, czy nie pasują, czy faktycznie da się je wdrożyć, czy są jakieś rzeczy, o których nie wiedzieliśmy i tak samo powtórzenie, tak? Warto też, jeżeli zlecacie takie prace, warto sobie wziąć potem podsumowanie, pokazanie tego na żywo, to super też, warto wziąć duży zespół wewnętrznie, to jest super też nauka. Jeżeli zespół pentesterski prezentuje wyniki, to jest taka podatność, wygląda tak i tak, i są kroki, zwłaszcza przy takich dosyć skomplikowanych, bo zdarzają się takie, które w jednym żądaniu zmieniamy ID w adresie URL z 5 na 6 i to widać od razu, tu nie trzeba jakby komplikować, natomiast to są takie, że wymagają wysłania paru żądań po kolei i warto tutaj to pokazać. Także zachęcam do angażowania takiej osoby, która chce się w tą stronę rozwijać, to co Maciek mówi, to jest mega ważne, że ta osoba chce. Po drugie, powinna dostać czas, zwłaszcza jak taki raport jest na gorąco, żeby sobie była w stanie powtórzyć sobie te rzeczy, zobaczyć na własnej aplikacji. To super, polecam, bardzo fajnie to działa. Fajnie, myślę, że to bardzo cenna rada, żeby próbować właśnie powtarzać te ataki, które zespół testujący robił. Maciek? Tutaj właśnie a propos takich skomplikowanych case'ów, gdzie w raporcie się nie mieszczą na jednej stronie, w jednym requestie i responsie, to tak tylko dodam dla osób, które gdzieś może testują i dostarczają takie raporty, to czasem warto sobie nawet nagrać jakieś wideo z tego, co wykonujemy. Może być nawet bez komentarza, chociaż wiadomo, zawsze lepiej coś tam powiedzieć w tle, tak żeby łatwiej było to zreprodukować. I wtedy taka osoba, tak jak mówisz, ktoś, kto to przeczyta, jak to będzie, jak te ewidencje będą dobrze zrobione, no to nie będzie miała w ogóle problemów. Tutaj zanim Ola nam znikła kilka razy, to widziałem, że się uśmiechała pod nosem, więc czuję, że ma jakąś petardę do dodania. Tak, mam nadzieję, że już mnie słychać i widać z powrotem. Ja się uśmiechałam, bo faktycznie dokładnie tak się uczyłam, że podglądałam po prostu raporty moich kolegów, seniorów z zespołu, oczywiście za ich zgodą i gdzieś tam jakby po określeniu, co jest czym. Natomiast to jest po prostu złoto, to jest super sprawa, jak ktoś doświadczony po prostu zrobił już tą robotę i może zwyczajnie wykonać retest, jeszcze dopytać go, jak to było, na przykład na co zwrócić uwagę. Także jeżeli tam, tak jak było w pytaniu, że jest ta zewnętrzna firma i istnieją takie raporty, może jeżeli kontrakt pozwala między firmami, można po prostu nawet zrobić kola z nimi. Tak jakby, już nie mówię, że tutaj wycisnąć wiedzę za darmo, ale chociaż jakieś wskazówki, czy powiedzmy nawet to, co my dzisiaj mówimy tutaj i zbieramy tą wiedzę kolektywnie, no to może oni coś podeślą albo konkretnie o produkcie, albo w ogóle o testowaniu bezpieczeństwa. Także w zasadzie powiedziałabym, że nie wiem, jak ta osoba jakby, jak jest u niej z pasją, czy z takim dążeniem do swoich właśnie rozwoju kompetencji, ale ja się chwytam wszystkiego prawie, w sensie, że po prostu próbuję poznawać to, co mam dostępne. Jeżeli widzę, że coś jest naprawdę ważne, to a nie mam tego obecnie, to po prostu dążę i poszukuję. Więc no, na pewno bym zresearchowała, co mogę, co jakby wolno, co jest w ramach kontraktu i wycisnęła różne informacje i poprosiła ewentualnie o wsparcie, że ja chcę i pomóżcie i wtedy na pewno myślę, że nikt się nie obrazi i wręcz będzie zadowolony, że ktoś się tym interesuje. Tutaj a propos właśnie czytania raportów i czerpania z tego wiedzy, to ja myślę, że to nie tylko osoby początkujące, ale każdy, kto się zajmuje bezpieczeństwem, dużo czerpie z takich źródeł, czy to właśnie z raportów, które gdzieś są ogólnodostępne, czy z raportów na przykład z Bug Bounty.
Zawsze wtedy można wyczaić, jakie są, nie wiem, sztuczki, jakieś nowe payloady, jak ktoś zrobił jakiś atak i sobie go potem dorzucić do swojego arsenału tych testów, które będziemy gdzieś przeprowadzać dalej u klientów. Więc to jest też, to też się cechuje jakby nauka przez właśnie czytanie cudzych findingów, jest też na dalszym jakby etapie kariery, że tak powiem. To ja chciałem jeszcze krótko się odnieść do tego, co ona powiedziała. Jeżeli macie wpływ, znaczy to jest tak, jeżeli macie wpływ na to, kto wam wykonuje te testy zewnętrzne, bo czasami to jest, wasz klient je zleca i dostajecie jakby ten raport z trzeciej ręki. Natomiast jeżeli macie wpływ, warto sobie takie warsztaty później dobrać na bazie tych błędów w aplikacji. Ja ze swojej strony tylko powiem krótko, że zdarzają nam się takie sytuacje, gdzie prowadzimy testy i później szkolenia i te przykłady, jeżeli mamy z testów, to super osadzają ten zespół deweloperski, czy ten, który jest na szkoleniu, w kontekście tu i teraz, bo czasem się rozmawia o jakiejś aplikacji specjalnie, w sensie, brzydko mówiąc, zdziurawionej z internetów i w ogóle to nijak się ma do tego, co ja robię tu wewnętrznie, jakiś system bankowy od 12 lat i on jest super spieszny, bo był wielokrotnie testowany. Jak się okazuje potem, że ten system bankowy wielokrotnie testowany jest rozjechany przez nas, załóżmy, to potem pokazujemy te błędy i to jest tu u was i to jest super osadza tą grupę tu i teraz. To jest wasza aplikacja, wasze dziecko, pracujecie z tym i zobaczcie, tak to wygląda i to jest super motywacja, patrząc po ankietach, patrząc po opiniach od tych osób. Bardzo fajnie to działa, jeżeli to jest, dotyka mnie, mojego dziecka, mojej aplikacji. Super wtedy faktycznie jest to zainteresowanie się, bardzo ta świadomość tego bezpieczeństwa wzrasta, jeżeli to dotyka mnie tutaj, rzeczy, z którymi ja pracuję. To polecam. Jeżeli macie możliwość w tym raporcie, poproście o podsumowanie w formie wideo, o pokazanie tych wszystkich podatności, zróbcie sesję pytań, zaproście, im większy zespół to będzie oglądał to podsumowanie, tym lepiej. Polecam. Naprawdę to jest super inicjatywa, jeśli chodzi o edukację i szerzenie takiej świadomości wewnątrz właśnie osób tworzących daną aplikację. Okej, tutaj dużo padło cennych rad, skąd czerpać wiedzę, jak się uczyć. Natomiast chciałbym się dopytać, ile trzeba się uczyć? Jak długo trzeba się uczyć, żeby zostać skutecznym, powiedzmy, pentesterem? Tutaj też Maciek wspominał o programach Bug Bounty i pewnie wielu z nas widzi, że na przykład jakieś popularne, duże serwisy internetowe posiadają programy Bug Bounty, ale niekoniecznie czujemy, że bylibyśmy w stanie coś tam znaleźć. I też jest pytanie, jak dużo trzeba umieć, żeby w ogóle do takiego programu Bug Bounty na przykład podejść? Może zacznijmy od Mateusza. Tak, jeśli chodzi o Bug Bounty, to jest troszkę pułapka z mojej perspektywy, w sensie na pewno bym nie zaczynał od Bug Bounty i od robienia programu, od testowania. Tu są jakby dwa problemy. Oczywiście program programowi nierówny, natomiast z moich doświadczeń czasami te takie pierwsze popularne podatności, te rzeczy, które szukamy, takie standardowe wymiany, one są wszystkie znalezione, zidentyfikowane. Więc to może budzić takie poczucie, że no ja tu siedzę nad tym Uberem tydzień, miesiąc, x czasu i nic nie mam. I takie poczucie po 10 latach zajmowania się tym, ja mam także wielokrotnie, że siedzę nad tym programem Bug Bounty i no nic nie jestem w stanie znaleźć i pytam się, czy to jest coś ze mną, czy z programem, czy tam po prostu żywcem nic nie ma. Pójście w Bug Bounty w moim zdaniem wymaga paru lat doświadczenia. Tam jest jakby trochę inna, bo o ile, trochę inna jakby specyfika, bo o ile pentest, jeżeli mamy aplikację webową, no to próbujemy pokryć ją w całości testami. Wszystkie, całe API, wszystkie metody, wszystkie parametry modyfikujemy. O ile w Bug Bounty jest często tak, że szukamy jednego konkretnego błędu w wielu programach. To jest jakby zupełnie inna specyfika tego testowania. Natomiast odnosząc się do uczenia się, to uczyć się trzeba ciągle. Nie ma takiego poziomu, że już jestem, wiem wszystko, tylko to jakby technologie się zmieniają, bezpieczeństwo ewoluuje, się zmienia, nauka jest jakby wpisana w ten zawód, powinna pochłaniać solidny kawałek każdego dnia, żeby się zapoznać, być na bieżąco i tutaj się dużo dzieje, tak? Więc powiem tak, no, najlepiej się uczyć od kogoś i móc kogoś pytać, to wracam, taka kryptoreklama rekrutacji, natomiast to jest jakby nauka ciągła, jest sporo materiałów, dużo więcej niż ja kiedyś zaczynałem teraz, natomiast warto się też uczyć od kogoś, tak? Czy z kimś robić te testy. Zacząłbym, od Bug Bounty nie zaczynam, bo to jest taka ścieżka, może budzić frustrację, że po pierwsze nic nie znajdziemy, a po drugie jak coś znajdziemy,
to może się okazać, że to nie ma w tego wpływu na ryzyko, bo jeszcze nie umiemy sobie tego klasyfikować i program nam powie, no fajnie, ale to jest, no my za to nie nagradzamy i no na razie, tak? Albo wręcz znajdziemy błąd, który jest ok, natomiast program nam powie, nie, to nas nie interesuje i tutaj trzeba wiedzieć, kiedy się z tym programem w cudzysłowie walczyć o swoje, tak? I konsultować, a kiedy odpuścić, tak? Są różne programy i dobre i złe można się tutaj moim zdaniem solidnie naciąć. No jest tak, jak Mateusz mówi, ta nauka jest ciągła i jak ktoś zaczyna, no to raczej to się nie kończy, tylko cały czas trzeba się ją doszkalać. Dobrze jest mieć jakieś takie praktyczne przykłady. My na przykład w szkole security robimy taki, w jednym z programów robimy pentest prawdziwej aplikacji, bo co innego właśnie te dziurawe aplikacje, które są typowo zbagnione i wiadomo, że tam coś jest, a co innego jak jest aplikacja, która jest napisana przez kogoś po prostu, żeby działała, żeby na niej można było zarabiać pieniądze i wtedy moi kursanci mogą sobie zobaczyć, jak wygląda taki pentest od praktycznie spotkania z klientem aż po retest, więc te wszystkie fazy są przerobione. No to daje taki pogląd, że właśnie no nie zawsze też coś znajdziemy. To nie jest tak różowo, aczkolwiek no cóż, chciałbym, żeby tak było, żeby wtedy świat byłby bezpieczniejszy. I jest też możliwość właśnie spytania się i tutaj czy mnie, czy kogoś, kto jest na grupie, jest z większym doświadczeniem, może się właśnie taka osoba, która robi taki pentest pierwszy raz zapytać. I to jest bardzo ważne. Spytałeś, ile czasu takie coś zajmuje. Ja mam znajomych, którzy no praktycznie spędzili pół roku i dostali pracę. Mam znajomego, który spędził rok na takiej nauce intensywnej, gdzieś tam po godzinach i jeszcze w ogóle w międzyczasie dziecko mu się urodziło, więc trochę czasu miał wyciętego. I bez problemu teraz, no myślę, że już jest na wyższym poziomie niż wielu pentesterów. Więc myślę, że tak intensywnej nauki to tak minimum z pół roku. Minimum. Okej. Okay. Ola, chciałabyś coś dodać jeszcze? Nie, ja tutaj będę adwokatem diabła QA, ale to zależy właśnie od tych wszystkich czynników, czyli i od naszej determinacji, jakby rzeczy zależnych od nas, no ale też tego, jakby z czym już przychodzimy, bo no nie ma co ukryć, że dla mnie to było na pewno wiele prostsze po prostu jakby zmienić rolę, uczyć się nowych rzeczy w innym kierunku niż osobie, która w ogóle zaczyna na przykład pierwszą pracę w IT. Jeszcze trudniej osobie, która zaczyna w ogóle pierwszą pracę w czymkolwiek. Także no jakby im więcej tych kompetencji sobie już zdążymy nabudować i poznać jakby całe spektrum, czym w ogóle się branża IT jaka jest specyfika software'u, jakie typów software'u, jaka specyfika i jakby czego możemy się spodziewać, co jest czym, jak się nazywa, no to też wtedy wejście w bezpieczeństwo i różne obszary czy pentesting będzie dla nas na pewno łatwiejsze. Dlatego właśnie zawsze trudno dać jakąś taką mądrą radę osobie zaczynającej, jeżeli ona nie ma backgroundu IT, bo wszystko jest jakby nowe i w zasadzie jedyną chyba czymś, co mogę powiedzieć, to po prostu, żeby zaprzyjaźnić się trochę z nazewnictwem, z tym, jak się nazywają różne elementy tego świata, no, a potem już znając te rzeczy, łatwiej jest szukać konkretów i jakby tego obszaru tu się chce rozwijać. No i tutaj przez to wszystko te czynniki i nasz background po prostu będzie się różniła też droga i czas jej przejścia, więc no, na pewno byłabym ostrożna z reklamami różnych szkół programowania, testowania i wszystkiego, które mówią, że 2 tygodnie zostaniesz specjalistą 10K, więc to raczej lepiej uzbroić się troszkę cierpliwości. Natomiast jeżeli, nie wiem, będziesz, po prostu nie masz dzieci, roślin, psa, życia i siedzisz 10 godzin dziennie i się uczysz i śpisz po 3 godziny, no to na pewno jest szansa, że zrobisz to szybciej, ale no też jakby zależy, co będziesz, czy czym będziesz karmił swój umysł, więc tutaj naprawdę to zależy mocno od danej sytuacji, ale no myślę, że standardowo kilka miesięcy takiej solidnej nauki, w sensie sumiennej, regularnej, konsultacji z różnymi źródłami, osobami, to jest coś, co jest osiągalne.
No i też właśnie łatwiej, jeśli mamy jakąś pomoc, czy już background IT. Mateusz, jeszcze na koniec w tym temacie? To ja krótko, no nauka jak rzecz jest bardzo indywidualna, więc to zależy od naszych indywidualnych, to co Ola powiedziała, możliwości, preferencji i tego, ile przyswajamy tej wiedzy, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani. No fajnie mieć background, mi przydaje się bardzo do tej pory programistyczny, bo wiem po drugiej stronie, jak te mechanizmy wyglądają, jak to działa, na pewnym poziomie ogólności one są takie same w każdej aplikacji. Tak samo taki background, nie wiem, administracyjny się przydaje, wiemy jak te wszystkie serwery, cache i te bazy danych są wszystko razem powiązane. Jakby warto mieć ten background, tak na czysto przychodząc, zaczynając od tego, no to jest dużo jakby uczenia się, to co Maciek też mówił, czytanie raportów cudzych albo kolegów, albo z bug bounty są różne, jest naprawdę mnóstwo tych wiedzy, trzeba to wchłaniać i próbować samemu. Tu jest szereg sposobów, są konkursy CTF, różnego rodzaju te platformy, są też narzędzia darmowe, te aplikacje z podatnościami, które tutaj poruszaliśmy parokrotnie, też można sobie pobrać i uruchamiać i próbować, tak? Kwestia próbowania, no mi pomogło wtedy, jak zmieniałem karierę swoją, bo no, różne rzeczy się obawiałem wtedy, czy to będzie to, ale jakby stwierdziłem, że tak, idźmy w tą stronę, tutaj polecam taką, zastanowić się, tak, co byście chcieli robić za chwilę, tak, bo ta zmiana jest zawsze trudna, natomiast tutaj warto w to iść, jeżeli was to ciekawi, jeżeli macie ten mindset, że chcecie to najpierw rozebrać na części, popsuć, potem poskładać i zobaczyć i powiedzieć, co było źle zrobione, no to jest to, tak. Różne są ścieżki do tego, do bezpieczeństwa, znam naprawdę osoby o różnym backgroundzie, natomiast no, to łączy nas wszystkich ta ciekawość, to psucie i pytanie, co jest pod spodem, tak? A co będzie, jak tutaj zrobię, taka chęć też eksperymentów, też polecam, nawet testerom to nie muszę tłumaczyć, tak? A co będzie, jak tutaj zrobię inaczej, niż przewidział tutaj programista, tak? To są te cechy, ale skill ten twardy taki dojdzie, tak? Natomiast ważna jest ta ciekawość, ta chęć uczenia się i pytanie, dlaczego to tak działa, jak działa, a jak tu wpisałem tak, no to co się stało po drugiej stronie, taka zabawa trochę też w Sherlocka Holmesa, tak, odpowiedź na pytanie, co tam się mogło wydarzyć? No właśnie taka ciekawość jest ważna i też warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, jaką mamy motywację, bo jeżeli jakby naszą jedyną motywacją będą pieniądze, bo tak może się też zdarzyć, że ktoś tylko będzie chciał w ten zawód wejść dla pieniędzy, no to szybko gdzieś to moim zdaniem wyparuje. No bo cóż, no to jest stały przepływ informacji, stała nauka, ciągle my się uczymy czegoś nowego, no i ta ciekawość jest mega, mega też ważna. Jak ktoś tego nie ma, to może być ciężej, no to można sobie też wyrobić, ale no na pewno będzie trochę ciężej. Okej, dobrze. Mamy kolejne pytania i przypominam, że można zadawać pytania naszym ekspertom i mamy na to ostatnie 10 minut, więc jak chcecie o coś zapytać, to piszcie szybko na czacie i będziemy przekazywali dalej pytania do naszych ekspertów. A teraz przechodzimy do pytania o programowanie. Czy programowanie jest konieczne i na ile może jest pomocne w testach bezpieczeństwa? Kto by tutaj chciał zacząć? Może Mateusz? To jest krótko. Nie jest konieczne, na pewno się przydaje. Tak? Na pewnym etapie warto, pojawia się potrzeba testując pisania prostych skryptów, czyli coś, co nam narzędzie nasze na przykład nie załatwi, musimy sobie sami zrobić. Natomiast na początku nie jest niezbędne. Pomaga, jakby to, co mówiłem wcześniej, rozumienie tej aplikacji, jak ona może być zrobiona z drugiej strony. Natomiast no, można zacząć bez tego i ta umiejętność podciągnąć sobie w trakcie, korzystając z bootcampów takich deweloperskich, czy z wszelakiej maści kursów i tak dalej. Przydaje się, natomiast nie jest niezbędne. Tak, tutaj potwierdzę. Zastanawiałem się właśnie, jakie masz zdanie na ten temat, ale faktycznie jest tak, że no, nie jest niezbędne. Znam wiele osób, które świetnie sobie radzą z bezpieczeństwem i nie napisały albo napisały bardzo małą ilość kodu. Dobrze jest mieć taką umiejętność czytania tego kodu, bo czasem się zdarzy, że trafimy na jakiegoś exploita i będziemy chcieli sprawdzić,
co tam się dzieje, tak dla bezpieczeństwa, albo coś przestanie działać i chcemy coś poprawić, no to też warto wiedzieć, w którym miejscu co może być, co mogło tam gdzieś pójść nie tak w tym skrypcie. Przydaje się tak z ostatnich doświadczeń, to przydaje się znajomość JavaScriptu. Bo teraz te nowe frameworki są oparte na JavaScriptie i gdzieś ten język jakby wchodzi, że tak powiem, na salony, jeśli chodzi o tą znajomość w ogóle języka programowania. Mogę dodać, że to chodzi właśnie o to, żeby rozumieć po prostu, z czym mamy do czynienia i umieć jakby być po tej ofensywnej i defensywnej stronie. Zwyczajnie rozumieć kod, jakby niezależnie od technologii, z którą nam przyjdzie akurat się zetknąć. No a to nie wymaga wcale umiejętności jakby programowania w danej technologii, tylko po prostu takiej biernej zdolności właśnie rozumienia, czytania kodu. I to już jest jakby sporo i super. No a fajnie też właśnie znać jakiś język, czy chociażby umieć skryptować w taki sposób, żeby sobie zwyczajnie ułatwiać życie. Ja jestem trochę takim przykładem osoby, która w ostatnich latach jako QA jakby trochę zardzewiała w programowaniu, natomiast zdecydowanie każde swoje testowanie, w zasadzie sesję testową, robiłam z wglądem w kod. Czasem to był jakiś PHP, czasem jakiś TypeScript, czy JavaScripty, czy jakby nie było to dla mnie istotne, co to jest, bo po prostu chciałam zobaczyć, czy to, co mam testować, się zgadza i czy rozumiem logikę, czy wymagania jakby są zgodne i tak dalej. No i to było jak najbardziej wystarczające. No a teraz właśnie odrdzewiam w Pythonie i gdzieś tam wspieram mój zespół w wewnętrznym narzędziu, staram się rozwijać je troszeczkę ku pożytkowi wewnętrznemu, że tak powiem, natomiast no to jest właśnie fajne, że czuję, że będę w stanie więcej pomóc i lepiej też zarządzać swoim czasem i gdzieś tam tę umiejętność jednak, nie wiem, czy nazwać to skryptowaniem, czy programowaniem w jakimś tam języku, który jest użyteczny w danej organizacji, czy w danej produkcie, no to jak najbardziej jest fajne i pożądane, więc myślę, że ta umiejętność się jakby sama z czasem nauki klaruje, że po prostu w tym momencie czujesz, że brakuje ci tego, albo chciałabyś zrobić coś więcej, a to jest właśnie ten bloker. No i naturalnie wtedy po prostu zabierasz się za to, już też wiesz troszeczkę więcej od jakiej strony, albo technologii, albo znajdziesz sobie materiały, bo już masz research wstępny za sobą. Także każdy, kto jeszcze nie umie programować, myślę, że nie powinien o tym myśleć, że musi się nauczyć programować, tylko powinien researchować, uczyć się i w pewnym momencie po prostu napotka na ten materiał i ten moment i nawet nie zauważy, jak się nauczy programować. Także tego życzę i jakby myślę, że tak to troszeczkę działa. Po prostu nie ma co się skupiać na pojęciu, tylko po co potrzebuję to zrobić, albo jaki programowanie, jaki skrypt, jaki język, jaki tool mi umożliwi zrobienie tego, co potrzebuję. Super, to ja może dopytam, tak z ciekawości, jak często zdarza wam się, no bo jest mnóstwo narzędzi do pentestów, do różnych rzeczy, które potrzebujecie wykonywać, jak często zdarza wam się, że chcecie coś zrobić, a nie ma narzędzia, które powiedzmy wykona dokładnie to, co byście chcieli, musicie troszeczkę tam powiedzmy jakiegoś kodu napisać, żeby coś sobie oskryptować, coś sobie, jakieś dane powiedzmy spreparować w jakiś konkretny sposób. Jak często takie sytuacje mają miejsce u was? Może Mateusz na początek. To ja odpowiem ulubionym. To zależy. Wydaje mi się, że w większości aplikacji webowych, to oczywiście to też zależy od aplikacji, natomiast tu rzadziej, natomiast przy aplikacjach mobilnych ingerencja w tą aplikację i pisanie jakiegoś kodu, który pewne rzeczy pozwoli, jest dużo częstsza. Tutaj jakby odnoszę się do tego, że na przykład sporo bankowości elektronicznych na komórkę ma taką warstwę szyfrowania, która jest wbudowana w tą aplikację. Nie mówię tutaj o połączeniu TLS, że jest bezpieczny, tylko w środku, jeżeli przechwytujemy ruch, widzimy jakby co leci w środku, to tam jest dane, są jeszcze w żądaniach HTTP, które mamy, są szyfrowane. No to tutaj bez jakby ingerencji w tą aplikację, bez rozszycia tej aplikacji, używając slangu, i bez
przepisania sobie tego w taki sposób, że będziemy w stanie sami szyfrować i deszyfrować tę komunikację w środku, no to nic nie zrobimy z tą aplikacją, jeśli chodzi o manipulację parametrami. Więc tutaj jest dużo częściej. Natomiast przy takich aplikacjach webowych, to większość rzeczy da się prosto, w miarę prosto z narzędzi istniejących albo z jakichś rozszerzeń do tych narzędzi zrobić. Takie rzeczy popularne, tak? Nie wiem, jest używane biblioteka Google Web Toolkit albo Protobuf do kompresji tego ruchu HTTP, który jest wysyłany. To do tego są już gotowe rozwiązania. Czasem zdarzają się takie rzeczy unikalne per konkretny klient czy konkretna aplikacja, no to to wymaga jakiejś ingerencji, ale to są z moich przynajmniej doświadczeń. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to zależy od aplikacji, no to to jest raz na tam kilkanaście, kilkadziesiąt aplikacji, które testujemy. Wymaga takiego własnego kawałka kodu, żeby tam zrobić sobie, nie wiem, dodatek do Burpa, który zrobi nam coś ekstra, typu czasami się zdarza, co prawda nie jest to super popularne, ale to, co mówiłem o szyfrowaniu komunikacji w aplikacjach mobilnych, to zdarza się w aplikacjach webowych, jest na przykład są parametry wysyłane niektóre i czasem jest ekstra nagłówek, który zawiera podpis tych parametrów, tak? To znaczy, jeżeli ja będę manipulował tymi parametrami, to ten podpis się nie będzie zgadzał po stronie serwera, więc ja muszę też ten podpis spreparować, tak? Ja sobie, żeby wygodnie testować, no to nie chcę każdego żądania w cudzysłowie ręcznie liczyć tego podpisu, tylko chcę mieć automat, który ja sobie manipuluję tymi parametrami jak chcę, on mi ten podpis automatycznie wylicza. To zależy. Natomiast dużo częściej jest to z moich doświadczeń przy aplikacjach mobilnych, ale to pewnie też zależy od tych aplikacji mobilnych. Ja mogę powiedzieć jedynie z punktu widzenia aplikacji webowych, bo tym się zajmowałem, to no też bardzo rzadko się zdarza, żeby coś tam trzeba było robić. Są takie sytuacje, jak właśnie Mateusz opowiada, gdzie jest właśnie ta checksuma na requestie, to to można gdzieś sobie oskryptować, ale ja często też tutaj trochę może wyjdę poza samoprogramowanie, ale ludzie mi się pytają, jaki system wybrać do testowania i czy trzeba siedzieć, czy koniecznie to musi być Kali Linux. Ja im opowiadam, że w mojej ostatniej pracy to praktycznie ja korzystałem z Burpa, czyli takiego narzędzia do przechwytywania ruchu i to jest nieważne, na jakim systemie go masz, bo właściwie korzystasz tylko z niego, plus te dodatki typu właśnie pluginy, które są w nim, które tam wspomagają pracę. Więc ja na przykład na macOSie robiłem tego typu pentesty. No, więc zdarza się to programowanie, ale nie jest to jakieś super częste. Okej, jak już wspomniałeś Kali Linuxa, to takie pytanie, czy polecacie na początek, bo to jest powiedzmy system z już wbudowanymi, czy powiedzmy zainstalowanymi, preinstalowanymi różnymi narzędziami. Czy polecacie na początek, czy jednak na początek jest tam tego za dużo i można się zgubić w tym wszystkim? No to jeżeli chodzi o Kali Linuxa, no to jest faktycznie dużo rzeczy, ale jeżeli chcemy iść w stronę właśnie webowych, no to wybieramy sobie, tam jest sekcja Web Application i tam mamy narzędzia typowo do aplikacji webowych. Jeżeli chodzi o webówki, no to jakby zacząłbym od takich podstaw właśnie jak protokół HTTP, jak działa ta komunikacja, jak te komponenty się między sobą komunikują. No dobierać ten, dorzucać do swojego arsenału te narzędzia wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy się uczymy jakichś nowych rzeczy. To nie jest tak, że tam trzeba wszystko odpalić, żeby robić pentesty. Wybieramy jedno narzędzie, sprawdzamy, co z nim możemy zrobić. Jeśli napotykamy jakąś potrzebę skorzystania z czegoś konsolowego, no to wtedy dopiero gdzieś tam sięgamy po nową rzecz. Tak bym to powiedział. Okej, okay. Mateusz, coś chciałbyś dodać? Pełna zgoda z Maćkiem. Ja bym nie sięgał po kolego. Wystarczy na początek sam Burp czy Zap. To już kwestia preferencji, co wygodniejsze. Ja jestem od lat na Burpie, nie umiem z Zapa korzystać teraz, ale to jakby niuanse. Warto, znaczy dla mnie to jakby trzy kluczowe rzeczy. To znaczy po pierwsze to jest Burp, żeby sobie przechwytywać ruch. Notepad++, no bo jestem Windowsowcem od lat. Notepad++ się przydaje do po prostu wszystkiego. Pisania, przekopiowywania różnych rzeczy. No i jakieś narzędzie do notatek. To ja korzystam z Freeplane'a. To jest takie do mind mappingu. Super pomaga sobie organizować wiedzę czy notatki z jakichś testów. Na początek warto sobie opanować Burpa, powiedzieć, gdzie są żądania, odpowiedzi, jakie tam są możliwości. Polecam takie narzędzie, które się też super często przydaje. To jest CyberChef.
To jest takie coś, co potrafi kodować, dekodować różne rzeczy, zamieniać, nie wiem, Base64 czy heksy na ASCII i tak dalej, jakieś kompresje. Super się przydaje do takich operacji, że widzimy jakiś ruch, który jest, nie wiem, parametry są zaszyfrowane albo zakodowane w jakiś sposób, no to można sobie bardzo fajnie tam tym się zajmować. I od tego bym zaczął, tak? Od zobaczenia pod maskę tak naprawdę jakiejś aplikacji webowej, przechwycenia jej ruchu i popatrzenia, co tam się dzieje, jak ta aplikacja się ładuje, co to są te żądania HTTP, jakie są parametry, co to są ciasteczka, i w tą stronę bym tutaj szedł z nauką. I po kawałku zaczniecie od HTTP, potem wam wyjdzie, no okej, okay, dobra, tu odpowiedź, są nagłówki, jest body, body to jest HTML, no i to naturalnie pójdzie, no co, jak ten HTML wygląda, co to są tutaj nagłówki, co to jest header, co to jest body, co to są taki script, okaże się, że są jakieś zasoby, obrazki, jest ten JavaScript, który tu się też przewinął, no to są takie rzeczy, które naturalnie gdzieś wam wypłyną, jeżeli będziecie zaglądać coraz głębiej i coraz głębiej w tą aplikację webową. Potem się okaże, tu jest jakiś statyczny content, tu jest API REST, co to jest API REST, co to są metody HTTP i tak dalej, i tak dalej. Także małym kroczkiem, o narzędziach jeden komentarz z mojej strony. Ja zawsze polecam wziąć sobie takie narzędzia. Oczywiście nie każde się da, bo czasem są bardzo złożone. Natomiast jeżeli są to proste skrypty w Go czy w Pythonie, to warto sobie otworzyć to, co Maciek mówił o tych exploitach, które potrafią wykorzystać znane podatności. No to jest fragment kodu, kilkanaście, kilkadziesiąt linijek. Warto sobie przeczytać, spróbować zrozumieć, co tam się dzieje, zanim go zacznie się używać. Tutaj no, nie znam osobiście takiego przypadku, ale zdarzają się narzędzia, które mają zaszkodzić osobie, która z nich korzysta, więc warto za każdym razem, polecam taką regułę, wziąć narzędzie, zrozumieć, jak działa i jakie może mieć ograniczenia pod spodem, typu tam czeka na jakąś literkę z serwera, a nasz serwer na przykład odpowiada kodami błędu po polsku, że nie jest bad request, no tylko tam złe żądanie. Widziałem też takie i może się okazuje, że narzędzie w ogóle nie wie, co się dzieje, no bo ono czeka na konkretny łańcuch tekstowy z drugiej strony. Także tu polecam, to też jest element nauki, takie czytanie, to co mówiliśmy wcześniej, czytanie kodu z zrozumieniem, nie musimy umieć pisać, ale warto umieć czytać ten kod. To jeszcze dodam, a propos właśnie tych skryptów, które nie działają tak, jak my chcemy, to warto też, jak już mamy ten ruch HTTP, warto też nauczyć się debugować. Czasami niektóre narzędzia możemy puścić przez właśnie burpa czy zapa i zobaczyć sobie, jakie idą requesty, jakie idą responsy, i wtedy będziemy wiedzieć, co się dzieje dobrze albo źle. Debugowanie to przeważnie, gdy jest źle. No i wiedzieć, że jest taka możliwość, że możemy właśnie w ten sposób sobie rozszerzyć ten ruch, zobaczyć, w którym miejscu coś poszło nie tak i ewentualnie albo ulepszyć ten skrypt, albo gdzieś coś stweakować w samym burpie, czy w naszych requestach, w naszym ataku. Ola, jeszcze coś chciałabyś dodać? Tak, bo wyszliśmy od Kali Linuxa jako takiego kombajnu, który jest polecany, żeby się zaznajomić. Natomiast ja się przychylam do tego, że w zasadzie, jeśli chodzi o typowo pentesty, to taki burp jak najbardziej wystarczy, żeby właśnie poznać ten świat, pobawić się w miarę bezpieczny sposób. Dla mnie jakby w ogóle dokumentacja nawet samego burpa jest naprawdę fajna. Także nie trzeba nawet szukać po internetach jakichś szalonych morza możliwości, tylko po prostu wprost ta podana dokumentacja. I to jest takie pierwsze też zetknięcie w ogóle z operowaniem jakimiś protokołami, jakimiś tam nasłuchiwaniem, czy na przykład połączenie sobie, włączenie burpa przez swoje Wi-Fi na telefonie, czy połączenie między komputerem a telefonem. To są takie pierwsze ekscytujące odkrycia, jakby kogoś to w to wchodzi. Takie też były moje, że już coś działa, coś mogę zrobić i jestem domorosłym hakerem. I jakby to też zachęca do dalszych poszukiwań i rozumienia tych wszystkich rzeczy po kolei. Także no, jeśli ktoś chce, no to oczywiście cały system operacyjny to nic złego, ale można się trochę zagubić w tym, a szkoda trochę czasami chyba czasu. No i w samym burpie przecież jest też tyle modułów. To jest, nie wiem, czy wspomnieliśmy, to wszystko są narzędzia darmowe, więc też jakby jest wersja professional burpa, ale community w zupełności wystarczy. I tam są też poszczególne moduły. Chyba sam burp też, jak dobrze pamiętam, jest opisany w książce Sekureka, więc niczym taka też jakaś mini dokumentacja, poszczególne moduły, tam intruder, repeater i tak dalej. Także to naprawdę jest potężne narzędzie, które dla początkującego pentestera jest po prostu złotem. I dla mnie osobiście było jeszcze
odkryciem, że kurczę, przecież to, co w requestie i w responsie, to nie znaczy, że są bezpieczne te jakby entity obydwa, więc na przykład można wykryć, że numer CVV karty bankowej jest zakryty w requestie, ale w responsie jest odkryty albo na odwrót. Także jakby do tych małych, dużych odkryć może naprawdę podsłużyć to jedno narzędzie. Też pokrewne troszeczkę, ale nie tożsame, to jest Charles Proxy i też jakby można się tam pobawić, posłuchać najpierw swój ruch albo próbować jakieś rzeczy z innymi webowymi rzeczami, także no myślę, że to jest fajny start i dokładnie tak jak Mateusz i Maciek powiedzieli, żeby po prostu po nitce, po sznurku do kłębka i po kolei te wszystkie pojęcia sobie przyswajać. Potem można poszaleć z innymi narzędziami albo jakimiś jeszcze kombajnami. Super. Także no, jak słyszycie na początek, warto zacząć po prostu od jednego narzędzia, na przykład Burpa, czy tam Mateusz też mówił wcześniej o Zapie, więc można w ten sposób wystartować. OK, mamy pytanie, powiedzmy, będzie to przedostatnie pytanie dzisiaj, o testowanie bezpieczeństwa mikroserwisów. Jakie są wasze doświadczenia, jakie trudności napotkaliście i jak wyznaczyć granice odpowiedzialności za test? To ostatnie pytanie jest trochę podobne do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, ale może chcielibyście coś dodać jeszcze. No i tutaj może co, od Maćka zaczniemy. Z testowaniem mikroserwisów bywa tak, że musimy najpierw zrobić takie rozpoznanie, jak w ogóle są skonstruowane, bo powiedzmy, że są jakieś standardy, jak powinno się to robić, ale każdy zespół może robić coś, wdrażać zupełnie coś innego, inaczej, nie wiem, choćby nawet update rzeczy będzie przez posta, a nie puta, albo same requesty będą inaczej wyglądać niż jakby powinny być w specyfikacji. Czasami mogą być też jakieś rzeczy, które są ukryte i nie ma ich w dokumentacji, więc to mogą być takie trudności. A jeśli chodzi o wyznaczanie granicy pokrycia, no to ja nie wiem, czy w testach bezpieczeństwa jest coś takiego, bo tutaj już Mateusz o tym trochę wspomniał, że nie można przetestować aplikacji w 100% i wykryć wszystkiego. To jeśli ktoś chyba się podpisuje pod tym, że przetestowaliśmy i już tam nic nie ma, to chyba jest szaleńcem. Ja tutaj trochę to pytanie rozumiem może w ten sposób, że jeżeli mamy mikroserwisy, to bardzo często różne zespoły odpowiadają za różne mikroserwisy i tutaj może w tym pytaniu chodzi trochę o to, czy każdy z tych zespołów oddzielnie powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego mikroserwisu, czy ktoś powinien mieć jakąś pieczę nad wszystkim na przykład. No to mi się wydaje, że każdy zespół powinien być za swoje, ale jednak ktoś potem to musi spinać, jeśli się właśnie te mikroserwisy między sobą jakoś komunikują, to tak łącząc to właściwie. Okej, okay. Mateusz? Ja mam, tak, mikroserwisy z perspektywy aplikacji webowej, no to zazwyczaj są dostępne jako jakieś API, prawda? Natomiast problem, jaki ja widzę z mikroserwisami niektórymi, to jest tak, że one są pisane, no bo mikroserwisy oddają taką wolność. Ja jestem tutaj atomem niezależnym od pozostałej aplikacji. Problem jest taki czasami, że wydawało mi się, że mamy API, gdzie jest spójna walidacja, typu jest pole daty i ono jest zawsze walidowane, a okazuje się czasami, że mikroserwisy różnie podchodzą do tej walidacji. I nagle ten komponent wspólny, który budowaliśmy w tej aplikacji, w monolicie mieliśmy jeden, w cudzysłowie, walidator, który obsługiwał wszystkie pola daty w aplikacji, się okazuje, że każdy robi go teraz po swojemu. Więc ja widzę taki trochę problem, że te mikroserwisy, mikroserwis mikroserwisowi nierówny i mogą mieć różną obsługę, gdzie mieliśmy pewną część wspólną, a przy mikroserwisach to się zostało jakby podzielone na te różne obszary, na różne serwisy, każdy robi to trochę inaczej. To jest jakby problem dla mnie, który ja widzę. Co do podziału, no to zgadzam się z przedmówcami, że każdy zespół powinien być odpowiedzialny za poprawki w swoim mikroserwisie. Wydaje mi się, że powinna być część wspólna związana właśnie z bezpieczeństwem tego, no bo one mają,
muszą mieć moim zdaniem części wspólne, jakieś uwierzytelnienie, powinno być wszędzie takie samo i to powinien być wspólny mechanizm, nie każdy po swojemu robi, tak? No bo tu wracamy do problemów, które już rozwiązaliśmy w branży, że powinien być jeden używany komponent do uwierzytelnienia, czy jakiś inny mechanizm powinien być spójny, tak? Tu wraca trochę ten problem, że jest ta dowolność przy mikroserwisach, no to się okazuje, że no, te mechanizmy są różnie robione, albo tu jest, tu nie ma i jest trochę taki powrót do tego, co było kiedyś, tak? Natomiast warto, żeby wymagania bezpieczeństwa były dla mikroserwisów i te walidacje i jakby wszystkie te wymagania związane z uwierzytelnieniem, z autoryzacją gdzieś tam wspólnie, żeby ktoś wyżej, jakiś architekt, podejrzewam, nad tymi mikroserwisami czuwał. Żeby jednak nie wymyśleć tego koła na nowo w różnych mikroserwisach. Super. Tak, mogę dopowiedzieć do tego tylko, że właśnie super mieć jakieś spójne standardy bezpieczeństwa na najlepiej całą firmę i jakby tą podstawę, nie wiem, fundamenty, które wszystkie zespoły mają, no a ściany, wykończenie okienka, drzwi mogą sobie zrobić po swojemu, byle jak najlepiej, ale żeby chociaż były zabezpieczenia jakby no, równe na minimalnym stopniu wszędzie. No i też, żeby te zespoły wiedziały, do kogo mogą się zwrócić, jakby chciały na przykład polepszyć te aspekty w swojej pracy. Też fajnie właśnie, jeżeli jest taki jakaś rundka audytowa albo jest czas na nawzajem sobie robienie tych health checków. No i wtedy też się zespoły mogą uczyć, że nie wiem, zespół A zrobił coś, zespół B może się interesować i użyć tego u siebie. Także to się dla mnie wiąże też trochę z knowledge sharingiem i tym, jak komunikacja i kultura firmy działa, bo może być czasem super specjalista, który patrzy na bezpieczeństwo dosłownie wszystkim, co robi, no a obok jest ktoś, kto dopiero raczkuje albo nie rozumie tej potrzeby i trudno będzie zrównoważyć takie jednostki nawet w ramach jednego zespołu, co dopiero zespołów między sobą. Więc super, jeżeli faktycznie leadership albo ktoś na górze, ta platforma główna ma spójne standardy i może je kaskadować na wszystkie zespoły. Ja tylko chciałem dodać jeszcze, że ważne jest, żeby twórcy tych mikroserwisów mieli świadomość, że to nie jest tak, że oni sobie tworzą super oddzielny byt, ale często te informacje, które są przetwarzane i jakby wypuszczane przez mikroserwis, trafiają gdzieś na przykład na front. I zdarzyło mi się wiele razy, zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie w API którymś można było przemycić payload XSS-owy, no i wiadomo, no tam latają JSON-y, no ale to trafia gdzieś potem na front i jeśli klient nie będzie miał odpowiedniego output encodingu czy przetwarzania przed tym, jak dostanie, no to będzie miał podatność, więc tutaj warto mieć to na uwadze, że tego typu rzeczy, żeby była ta świadomość, że ktoś jeszcze będzie z tego korzystał i o to bezpieczeństwo zadbać tak od podstaw, od początku. Jasne, super. Dobrze, no to takie pytanie jeszcze kończące na koniec. Takie trochę pandemiczne pytanie, bo mianowicie spotkałem się kilkukrotnie z takim określeniem właśnie w IT security, jak odporność zbiorowa, czy powiedzmy jakaś tam odporność populacyjna. I na ile to jest prawda w security, że bezpieczeństwo mojej aplikacji, powiedzmy w internecie, jest zależne od tego, jak dobrze są zabezpieczone inne aplikacje w tym internecie. Mateusz może. To ja mam taką anegdotkę może bankową sprzed paru lat. Jeśli chodzi o banki, no to dużo było takich ataków trojanów, że ludzie mieli i jakby pieniądze znikały im skąd. I w bankach to jest taki wyścig, żeby, załóżmy, jest grupa ludzi, ucieka przed niedźwiedziem, tak? Jest, no problem ma największy ten ostatni, bo niedźwiedź i przestępcy tak samo, no, najłatwiejsze ofiary od nich zaczną, tak? Więc trzeba być w środku stawki. Może nie być tym pierwszym, ale na pewno nie tym ostatnim. Tak? I z podobnymi aplikacjami jest, z innymi aplikacjami może być trochę podobnie. Jest kilka porównywalnych platform, które mogą mieć podobne problemy. Tak? Warto patrzeć, z czym się zderzają firmy o podobnym profilu do was. Tak? Tutaj
na przykład firma Oli z innego typu. Jakby te same problemy mogą się przekładać na różne aplikacje. Teraz widać od paru lat taką niesamowitą profesjonalizację ransomware'u, który coraz szybciej, coraz lepiej, coraz trudniej w tym sensie, że nie da się tych danych odszyfrować bez zapłaty okupu, a jeżeli nie zapłacimy tego okupu, no to te dane zostaną upublicznione, coraz sprawniej działają te grupy. No to tutaj warto jakby mieć świadomość, że no jesteśmy, możemy być celem, a jeżeli nie mamy takiej świadomości, że jako firma my możemy być celem, to możemy być środkiem, bo ktoś nie chce na przykład nas rozjechać, tylko przez nas w cudzysłowie wjechać do jednego z naszych klientów. Ich atakujących nie interesujecie wy jako załóżmy malutka firmka, która robi jakiś tam soft księgowy, to przykład z Ukrainy, ale firmy, które korzystają z waszego softu księgowego, czyli nie wiem, elektrownie na Ukrainie. I to jakby warto mieć tą świadomość, że my możemy nie być celem, ale środkiem i też warto patrzeć na to, co się dzieje w firmach powiedzmy konkurencyjnych. Jeżeli mamy takie, no to patrzymy tutaj, no z czym one się zderzają, jeżeli takie wiadomości oczywiście pojawiają, tak, bo to też zależy, to jest jakby bezpieczeństwo niestety ma tak to do siebie, że no nikt tego nie ujawnia, jeżeli nie musi, jeżeli to gdzieś nie wyciekło, jeżeli nie ma jasnych dowodów, no to nie odpalamy tam, nie trąbimy o tym na lewo i prawo. Takie jest podejście i to na przykład na przykładzie Stanów Zjednoczonych z kolei się trochę zmienia. Oni chcą wręcz wymagać od firm ujawniania i przekazywania takich informacji i koordynacji. Na przykład o ostatnim takim dużym ataku typu SolarWinds, no to by się nie dowiedzieli, jeżeli do Microsoftu by nie przyszła firma, która to wykryła i oni wspólnie razem nie zaczęli tam dyskutować, jakby co się stało, tak? Więc warto tutaj patrzeć, co się dzieje w naszej okolicy, w naszym ogródku, patrzeć na te inne aplikacje, inne firmy, jak sobie radzą, no i też te zagrożenia, no niestety gdzieś to bezpieczeństwo prędzej czy później, jeżeli się nim nie zajmiemy, no to ono się zajmie nami, to znaczy gdzieś nas ugryzie i to w takim złym momencie najczęściej. Okej, Ola? Mogę dodać odnośnie, nie wiem, czy to do końca chodzi o tą odporność zbiorową, czy co ten koncept dobrze zrozumiałam, ale skojarzyło mi się to z dependencjami, czyli tym, że na przykład, jeżeli mamy, powiedzmy, jakąś platformę zabezpieczającą różne narzędzia inne w firmie, no to jeżeli ona padnie, no to wtedy jakby można też się włamać do wszystkich, które ona chroniła, więc to jest jakby taki po prostu drzewko i parasol, i powiedzmy jakieś po prostu pionki jeden po drugim padające, a z drugiej strony, jeżeli od dołu z kolei gdzieś jest jakaś dziura, a na przykład jest to serwis mało powiedzmy aktualnie istotny dla firmy, na przykład mniej kosztów było nałożonych na jego zabezpieczenie, no to może się okazać, że od tej nieważnej małej dziury można się dostać do czegoś ważnego. Także na pewno warto zadbać o swój ekosystem jakoś tak całościowo i patrzeć, monitorować powiedzmy. Nie wiem, tak samo stoimy powiedzmy na Azurze, no to dobrze by było czasem patrzeć, co się dzieje z tym Microsoftem i czy ktoś im się nie dobrał do skóry, no bo wtedy, mimo że tam jest po prostu milion pewnie tych różnych podłączeń firm i integracji, no to też wtedy automatycznie jesteśmy trochę narażeni. No ale to chyba jest problem ogólnoświatowy jakby wszystkich rzeczy podłączonych do internetu, że po prostu no, trzeba mieć oczy dookoła głowy i dobry monitoring po prostu i go sprawdzać. Tak, tutaj właśnie dobrze wspomniałaś o tym ekosystemie, bo nigdy nie jest tak, że jakby jest sama aplikacja, tylko ona się z czegoś tam składa, z czymś się komunikuje i no, przykładem jest WordPress. Mamy stronę na WordPressie, i o ile sam WordPress może być w miarę dobrze zabezpieczony, no to zawsze ten WordPress skorzysta z jakichś pluginów. No i te pluginy z bezpieczeństwem tych pluginów jest już no, różnie. Więc warto mieć na uwadze, że nigdy nie jest tak, że jest tylko jedna aplikacja i koniec, tylko coś dookoła też jest. Okej, okay, super. Dobra, jesteśmy już trochę po czasie i myślę, że czas powoli kończyć, bo się ściemnia. Także Ola, Maciek, Mateusz, bardzo wam dziękuję za udział w dzisiejszej kwarantannie. Myślę, że bardzo wiele cennych uwag się pojawiło z waszej strony, także super. I dziękuję wszystkim oglądającym. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wasze pytania. No i co? No do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję.
rozmowy. Cześć.